Dzień dobry Państwu, serdecznie witam na kolejnym spotkaniu Centrum Edukacyjnego Polska. Dzisiaj naszymi gośćmi są panowie Lech Jęczmyk, witam panie Lechu. Uszanowanie. Mateusz Piskorski, witaj Mateuszu. Dzień dobry wszystkim. Oraz Aleksander Jabłonowski, witaj Wojtku. Cześć, witam Państwa czołem. Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest zbliżająca się rocznica wybuchu powstania warszawskiego. No i takie pytanie, które się jak gdyby rodzi w sercach Polaków. Z jednej strony oddajemy hołd bohaterom powstania, z drugiej strony zastanawiamy się nad tymi, którzy do tego powstania doprowadzili, do tej klęski, potwornej klęski, zniszczenia Warszawy, śmierci wielu dziesiątków tysięcy ludzi. Czy była to zbrodnia, czy był to poważny błąd polityczny i militarny, wojskowy? Może zacznijmy od takich... Czasem trudno jedno od drugiego odróżnić. No trudno odróżnić. Panie Lechu, proszę bardzo, od pana zaczynamy. Dlaczego ja? Ja nie mam jednoznacznego poglądu. Na wstępie może parę słów osobistych, bo ja jestem jednym z nielicznych obywateli, co jeszcze pamiętają powstanie. Miałem 8 lat, kiedy powstanie wybuchło, a dość wcześnie zacząłem myśleć i pamiętać wszystko, co się wokół mnie działo. A gdzie pan był w czasie powstania? W jakiej dzielnicy? Na Pradze. Na Grochowie właściwie. Otóż przed samym powstaniem nie potrafię operować tygodniami czy dniami, ale na krótko przed powstaniem rodzice otrzymali nakaz przeprowadzenia się, bo dzielnica była Nürnberg-Deutsch. Na rogu Puławskiej no mniejsza z tym. W każdym razie mieszkaliśmy przy Puławskiej. Było to dość dziwnie. Nie było to jakieś wypędzanie. Dostała matka 3 kartki z adresami, miała sobie wybrać mieszkanie inne. No jedno było w getcie, to wróciła wstrząśnięta tym, co tam zobaczyła. I wybrała w końcu mieszkanie na ulicy Grochowskiej. 282. Przeprowadziliśmy się tuż przed powstaniem i w ten sposób nas to osobiście jakby nie dotknęło. W naszej okolicy jedyna bomba spadła na fabrykę Perkun. Były dwie obok siebie, Perun i Perkun, produkowały gaz. No więc to było fajne, jak tam bomba ramnęła. Bombardowały to rosyjskie pilotki kobiety, które latały na staromodnych, jeszcze płóciennych samolotach. Latały tylko w nocy. I w związku z tym były niewidoczne i niesłyszalne dla Niemców. Było to dość ciekawe rozwiązanie, że właśnie latały po cichu i zrzucały małe 50-kilogramowe bombki. One miały ksywkę Czarne Wdowy przez Niemców, bo chyba tak nawet były nazywane. Tak, tak. No i jako dzieciak to sobie obserwowałem te właśnie samoloty wolno terkoczące, czasem milknące i niemiecka gra polegająca na tym, żeby złapać w 3 reflektory taki samolot. Białe smugi reflektorów w ciemnej nocy i trasujące różnokolorowe pociski. Przez rok po wojnie dzieciaki rysowały właśnie takie obrazki nocnych bitew. No i tak to wyglądało. A ojciec, który był sierżantem szefem u Pileckiego, został wysłany przez Pileckiego gdzieś na koniec Polski po to, żeby nie wziął udziału w powstaniu. Bo uważał, że człowiek po 40 to już wtedy był człowiek stary, prawda? Powstanie jest dla chłopców. On tak zresztą ojcu powiedział kiedyś, pod byle jakim pretekstem go wysłał i w rezultacie ojciec też utknął
na Grochowie. No, takie były buty z naszego punktu widzenia. A ja siedziałem na dachu, wyłaziłem sobie na dach i obserwowałem powstanie nocne. Łącznie z... W ciągu dnia to widać było tylko samoloty. Tych samolotów, nie? Bombardowanie, straszne powstania. Zawsze się o tym mówi. Tych samolotów Niemcy mieli 5 czy 7. Chyba 5. Tak. Z czego jeden został zastrzelony, Stukas. Stukas ten został, spadł na tamce i ludzie przychodzili go sobie pooglądać. Czyli tu obok. Ale samoloty latały w kółko, w ten sposób latał, tu zrzucał bomby, nawracał i tak dalej. Było to bardzo widowiskowe. Nie było żadnej broni przeciwlotniczej, nie wiem. Można, a chłopcy nie znali chyba technik, są techniki, żeby piechota mogła zastrzelić samolot. Kiedyś Amerykanom w Iraku dali tak Arabowie do wiwatu, że jak nadlatywały helikoptery szturmowe, to oni strzelali salwami w powietrze. Trzeba wiedzieć, jakie jest wyprzedzenie, na ile przed samolotem strzelać, żeby w niego trafić. No i w tej chmurze pocisków wiele trafiało. Były za słabe, żeby przebić szyby, ale szyby stawały się matowe, porozbijane, potłuczone. Także Amerykanie musieli te wszystkie samoloty odesłać do Stanów, do naprawy. Helikoptery znaczy. No więc u nas nie było takich metod walki z tym. To byli chłopcy bohaterscy, wspaniali, słabo przygotowani. Ćwiczyli w lasach przed powstaniem. W lasach. A potem podjąć walkę w mieście. To zupełnie, zupełnie co innego. No i co jeszcze? Jako dzieciak widziałem rozbitą armię niemiecką wycofującą się na zachód. Ulicą Grochowską. Ulica Grochowska to jest trasa wschód-zachód taka, która tamtąd, zresztą w czasie powstań antyrosyjskich też tamtędy szły zawsze wojska. Szosa Lubelska sławna, prawda? Zrobiona. To nie jest chyba Lubelska. Ale tam stoi ten obelisk czarny obelisk upamiętniający budowę tego traktu. Na Grochowskiej. No tak, tam jest i powstanie i tak dalej, i tak dalej. I dlaczego ta trasa, dlaczego Piłsudski mógł się posłużyć i Rozwadowski planami z powstania listopadowego. Tak. Dlatego, że to jest teren wydmowo-bagienny, czyli jest tak, jest góra piachu, na której rosną sosny, potem zagłębienie, w którym jest bagno i nic tam większego nie przejedzie, a potem następna wydma, praktycznie nie do przejścia dla wojska. No, tak było. I w każdym razie wracali Niemcy, potłuczeni, porozbijani. Wydawało się, że to już koniec jest armii niemieckiej. Jechali Rumuni. Pamiętam rumuńskiego oficera, który jechał na czele oddziału. Miał nogi obandażowane, takie wielkie, odmrożone widocznie. I jechał na krowie jako dowódca oddziału. To dla mnie to był prestiż. Symbol wycofywania się Niemców i tego, że są rozbici. Takie wieści to wszyscy widzieli, ale nie wiedzieli i nie widzieli tego, że Niemcy mają w zapasie jeszcze dywizję Hermann Göring i inne oddziały pierwszorzędne, przygotowane do walki. Mieli zapasy mocy. Czy polskie dowództwo nie wiedziało? Jeżeli nie wiedziało tego, to wystawia im to jak najgorsze świadectwo. To pod sąd. No tak, dlatego generał Anders uważał, że należy kierownictwo powstania oddać pod sąd wojskowy.
Nie miał co do tego wątpliwości. Nie mieliśmy dobrych dowódców. Była taka historia, przecież z Lasów na Libockich szedł Adolf Pilch. 900 tysięcy żołnierzy świetnie uzbrojonych, prawdopodobnie zwany Góra Dolina. Używał pseudonimu raz Góra, potem Dolina, więc mówi się o nim teraz Pilch, Góra Dolina. Prawdopodobnie najlepszy dowódca partyzancki z okresu II wojny światowej w całej Europie. W całej Europie. Wspaniale wyszkoleni faceci, ale też z lasu ludzie. I słuchajcie, jak tutaj przyszli, to po pierwsze nie mogli znaleźć kontaktu z dowódcem powstania. Jak znaleźli, to oni nie wiedzieli, co z nimi zrobić. Były propozycje, żeby ich rozbroić, kupić od nich broń. Takie były propozycje. I w końcu wysłano ich do powstania, ale przez dworzec gdański, na którym stał pociąg pancerny. Rzeź tam. Co te chłopaki z lasu mogli zrobić przeciwko pociągowi pancernemu? Straszne, straszne przestępstwo. Jak proponowano zresztą jego stawiać przed sądem i tak dalej. Powinno stanąć przed sądem ci, którzy go nie przyjęli albo tak źle przyjęli. No i co robić? No było tak, jak było. Ja znałem jeszcze, każdy z nas rozmawia z ludźmi starszymi o 10 czy 20 lat. Ja pamiętam takiego człowieka, który był w czasie powstania, miał lat 20 i był porucznikiem. I on po prostu alarmował, tłukł się do tego dowódca, słał raporty, żeby ich wyprowadzić z miasta. Nie. Kazano walczyć w Warszawie i skończyło się to trupami. No. Elity rzeczywiście polskiej i to młodej. Bo co innego, jak ginie 70-letni profesor znakomity, a co innego, jak giną chłopcy, którzy dopiero karierę i życie mają przed sobą. I jedna sprawa, która nie daje mi spokoju. Załatwiono to, że powstańcy warszawscy zostali uznani, Niemcy musieli uznać za to, że są członkami wojsk alianckich. Prawa kombatanckie. Po miesiącu. Dopiero pod koniec sierpnia, chyba 30 no, sierpnia. W każdym razie z Wielkiej Brytanii Niemcy to uznali chyba od 4 września. No więc musieli to uznać. Przypomnijmy, że nie było uznania wzajemnego Rosjan i Niemców na przykład, prawda? Rosjanie, Sowieci nie podpisali konwencji żadnej genewskiej, w związku z tym mogli robić co chcieli, a z Niemcami niemieckimi, a Niemcy się mścili na Rosjanach w ten sposób, że ich nie karmili po prostu na granicy śmierci głodowej. No dobra, i nasi chłopcy i niektóre dziewczęta zdawali broń i poddawali się Niemcom. Szli do obozu, gdzie byli karmieni. Dostawali paczki ze Szwajcarii. Szwajcaria chociaż w ten sposób broniła się przed wstydem, że nie brała udziału w tym wszystkim, co się działo w Europie. Dobra. I powstańcy wyszli. Jeden chłopak nie chciał. Odrzucali broń na kupę, dużo było tej broni. Jeden chłopak nie chciał zdjąć opaski. AK odmówił zdjęcia i go zastrzelili przy przechodzeniu przez te niemieckie postaci Taura. I wyszli do obozów. Resztkę wojny spędzili w dobrych warunkach, jak na tamte czasy. Nie w okopach, nie pod ogniem. Ale
Przecież zostali ich rodzice, młodsi bracia, zostali na łaskę Niemców. Tu Niemcy nic nie podpisywali. Rozstrzeliwali. Tu, gdzie widzimy w Warszawie te pomniki, tu, w którymś roku zmienili z Niemców na nazistów, prawda? Przecież hitlerowców. Teraz na hitlerowców tak, nawet? Tak. No proszę bardzo. Na hitlerowców. Jak ktoś nie wie, kto to byli hitlerowcy, to nie wie, nie kto, wie tutaj to kto tutaj działał. I widzimy tu 100 rozstrzelanych osób, tutaj 40, tutaj 50. I rozstrzeliwano cywilów, wyciągano ich z domów. Szli dom za domem i rozstrzeliwali wszystkich. To nie wiem, nie słyszałem, żeby ktoś porównywał ten los ludzi bezbronnych całkowicie, gdzie przeważali starcy, kobiety, dzieci, z losem tych, którzy się poddali i wyszli. Straszne, jeżeli się pomyśli. Nie ma na to dobrego pomysłu. A tamci po prostu rozstrzeliwali. To był pomysł Hitlera i Himmlera, żeby w ogóle wymordować wszystkich warszawiaków na początek, prawda? I są koło mnie jest taki niezwykły pomnik, kawałek ściany, na którym jest napisane smołą. Tutaj została rozstrzelana Olga Przyłębska, która wyszła ze schronu, żeby błagać o życie dla pozostałych ludzi tam schowanych. Rozstrzelano ją i tych wszystkich, którzy byli w piwnicy. Kobieta wyszła i prosiła. Nie wiem, w jaki sposób. Taki był skutek. Czy pytanie jest takie, czy nie było przyzwoitych Niemców? Znam dwa wypadki. Jeden był w tych plutonach egzekucyjnych i odmówił strzelania do Polaków i jego rozstrzelano. A drugi zrobił to inaczej. Zwariował po prostu. I też już nie musiał strzelać. Nie wiadomo było, w którą stronę strzeli. I też został rozstrzelany? Nie. Bezpiecznie być wariatem w takiej sytuacji. Jeszcze nie rozstrzeliwali wariatów. W marcu 45 rozwalali wariatów. No i takie to były buty. Powstanie źle dowodzone. Źle. Trudno w ogóle dotrzeć do faktu, w jaki sposób zostało wywołane. Kto to zgłosił, prawda? Są tacy ludzie jak Iranek Osmecki, zasługujący na wielki szacunek i na słuchanie i czytanie tego, co on napisał. On wiedział, że rząd londyński nie wydał pozwolenia na powstanie. Kto wydał ten rozkaz? Prawdopodobnie Niedźwiadek Okulicki. Dziwna postać, nieprzebadana dotychczas, może przebadana, ale jakoś ludzie o tym nie wiedzą, co on robił. On wrócił chyba z Londynu. No on właśnie przyjechał z tym dokumentem z Londynu, został zrzucony jako cichociemny, gdzie było powiedziane, że generał Sosnkowski, naczelny wódz, nie zezwala na powstanie, a zwłaszcza w dużych miastach. To znaczy chodziło o Warszawę, oczywiście, o Wilno, Lwów i tak dalej. Ale przedstawiał to w Polsce zupełnie na odwrót. No bo on po prostu przekłamał to, zwołał posiedzenie, czy tam odprawę sztabu i kazał walczyć. Jeśli mogę, generał Sosnowski nawet nakazywał, żeby polska młodzież zgłaszała się do organizacji TOTA, do batalionów pracy, żeby, na roboty do Niemiec, żeby ją zachować. Nie.
nie było takiego rozkazu. A Okulicki, zdaje się, w momencie, kiedy dotknął polskiej ziemi, od razu był awansowany na stopień wyżej, dlatego był generałem. I to on powiedział, będą, niech się mury walą, a ulicami płynie morze krwi, rzeka krwi. Taką miał dla nas koncepcję właśnie. Chętnie miał koncepcję takiego poświęcenia, z którego ma wyrosnąć Polska. Co wyrosła, to wiemy. Gdyby 20 tysięcy takiej młodzieży wspaniałej dostało w Polsce, no to jest ciekawe, to jest dla powieści fantastyczno-naukowej temat. Jak by to wyglądało? Czy wszystkich by na Sybir wysłali? Na pewno nie. Kiedy do naszego mieszkania wpadli NKWD-ści, w nocy się dobijali dosyć długo. W 1944? Już w 1945. Piątym. Tak. Na Pradze. No i wpadają i tak dalej. I wściekły taki jakiś oficerek i krzyczy, my was wszystkich w Sybir. A matka odpowiada, wtedy Sybir będzie nasz. Chyba nie zrozumiał, bo skutków nie było żadnych, krwawych. No, takie sprawy. No dobrze, to w ramach, że tak powiem, pierwszej rundy może przekażmy głos innym, a potem jeszcze... To przepraszam, rozgadałem się, chodziło ale... Chodziło o wspomnienia pańskie. Ja jestem jedynym. Pan jest jedyny, który może wspomnienia. Tak jest. Mateuszu, masz jakieś wspomnienia z Powstania Warszawskiego? Rzecz jasna, nie mam z przyczyny, po pierwsze, typowo biologicznych, że urodziłem się bardzo długo po nim, a po drugie, moja rodzina nie była w żaden sposób związana z Warszawą, także nie mam też tych wspomnień czy przekazów rodzinnych. A zatem z podwójnie dużą ciekawością chłonąłem te wspomnienia pana Jęczmyka. Myślę, że rzeczywiście w tych dniach, kiedy wspominamy rocznicę Powstania Warszawskiego, powinniśmy się głównie koncentrować na opowieściach, wspomnieniach żyjących świadków tych wydarzeń. One są najistotniejsze, mogą najwięcej wnieść. W debacie historycznej na ten temat właściwie poruszono już wszystkie możliwe kwestie. Jest pewien nierozstrzygalny spór pomiędzy polskimi historykami. My co najwyżej moglibyśmy powielać ten spór, czy powstanie było zbrodnią, czy było zrywem narodowym. Myślę, że na to nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Powinniśmy przede wszystkim unikać takiego błędu, który historycy nazywają ahistoryzmem, czyli podejścia abstrahującego od kontekstu, od warunków życia, emocji społecznych, okoliczności, które towarzyszyły tym dramatycznym dniom 40. Co wiedzieli tam ci dowódcy i co wiedzieli ci ludzie? No otóż to, tak. My to popełniamy błąd albo ahistoryzmu, albo tak zwanego prezentyzmu, prawda? Czyli przez pryzmat naszej współczesnej wiedzy, czy odkryć badaczy archiwów różnego rodzaju, staramy się interpretować wydarzenia przeszłe. W moim przekonaniu jest droga donikąd i często prowadzi do takich krzywdzących uogólnień. Oczywiście można mieć swój pogląd na temat nie tylko Powstania Warszawskiego, wszystkich polskich powstań, a właściwie no może wszystkich poza powstaniami śląskimi i powstaniami wielkopolskimi, które stanowiły te nieliczne wyjątki, kiedy udało nam się zwycięsko przeprowadzić powstania i niektórzy twierdzą, że był to łód szczęścia, ale są też tacy, którzy twierdzą, że był to przejaw realizmu, że tamci byli realistami, a ci, którzy decydowali o wszystkich pozostałych polskich powstaniach na czele z najbliższym nam chronologicznie Powstaniem Warszawskim, no tego realizmu w najmniejszym nawet stopniu nie przejawiali. Mnie bardzo zafascynowała ta opowieść pana Lecha Jęczmyka na temat braku tego realizmu również tutaj już na miejscu wśród dowódców będących w Warszawie, bo często historycy dyskutują o braku realizmu i wyczucia przywódców Polski londyńskiej. Natomiast rzeczywiście mało się mówi o tym, że były takie przypadki jak przypadek Adolfa Pilcha i no, nie wiem, czy świadomie podejmowane decyzje po to, żeby
zgładzić kwiat, można powiedzieć, polskiego państwa podziemnego, czy z głupoty. No, trudno mi to dzisiaj oceniać, natomiast to jest szokujące, że ludzie, którzy nawet byli tutaj już w Warszawie, dowódcy, mówią oczywiście o korpusie dowódczym powstania, o części jego, podejmowali decyzje opłakane w skutkach. A zatem nie tylko Londyn powinien, jeśli byśmy sądzili, postawili przed sądem, jak domagał się generał Anders, ale też nie tylko on. Ale on nie mówił o tych z Londynu, akurat tak. Londyn realistycznie dosyć podchodził. Wobec Sosnkowskiego była często krytyka w tym kontekście, natomiast tak, oczywiście głównie chodziło o krajowe, o Komorowskiego, o Kulickiego, więc to były te momenty. Natomiast ja bym pokusił się dzisiaj o taką bardziej generalną refleksję, bo nie możemy nie tylko polemizować, ale nawet nie możemy uzupełniać wypowiedzi pana, panie Lechu, bo po prostu nie byliśmy świadkami tych wydarzeń, prawda? I nie mamy tej ogromnej wiedzy na ich temat, która wynikałaby z własnej obserwacji, a właściwie uczyliśmy się o tym tylko i wyłącznie z książek, ewentualnie słuchaliśmy osób takich jak pan, które opowiadały nam o tych wydarzeniach. Ja moją krytyczną refleksję na temat Powstania Warszawskiego rozpocząłem od lektury książki profesora Jana Ciechanowskiego, wydanej zresztą w Londynie, i on był uczestnikiem Powstania Warszawskiego, poza tym, że naukowcem, historykiem. Po raz pierwszy ta książka wydana została w Londynie w latach powojennych. Później, co ciekawe, już w okresie Polski Ludowej, bo w latach 80. była edycja polska, i to nie podziemna, tylko wydana oficjalnie, to było podejście jednoznacznie krytyczne. To było podejście, które, jeśli by szukać jakichś osób odpowiedzialnych, to z tego, co pamiętam, największą porcją tej odpowiedzialności za decyzję, ostateczną decyzję o wybuchu powstania, obciążała Antoniego Chruściela, pseudonim Monter, który według profesora Ciechanowskiego przekazywał fałszywe, nierzetelne meldunki dotyczące zbliżania się Armii Czerwonej i całej sytuacji na wschód od Warszawy, no bo to też warto podkreślić, że mieliśmy w tamtym okresie mniej więcej do czynienia, tak jak pan, panie Lechu, powiedział, z organizowanymi przez poszczególne armie niemieckie, poszczególne dywizje niemieckie kotłem, i to bitwami pancernymi z jednej strony na północy, w okolicach Radzymina, prawda? Te bitwy od Radzymina, tam poprzez Wołomin, aż dalej na północ, dzisiejszy powiat wyszkowski, bardzo dużo śladów tam zresztą się zachowało. W sierpniu 1944 roku Armia Czerwona po raz drugi została zatrzymana pod Radzyminem. Ale tym razem przez kogo innego. Dostała straszne baty. To była bitwa pancerna, którą Sowieci z Kretesem przegrali, a tam zgromadzono kilka dywizji pancernych niemieckich, doborowych. O tym mówimy, tak. Ale to było zawsze w tej... Ale ten Radzymin jakiś dla tych Sowietów pechowy, nie? Znaczy było trzymane w tajemnicy. No, historiografia rosyjska, którą też znam w tej materii, I trochę ją analizowałem, wspomina o tym, bo no to jest naturalne, bo ona wspomina o tym w kontekście odpowiedzi niektórym przedstawicielom strony polskiej, którzy twierdzą, że to była decyzja świadoma, prawda? To, że oni wskazują na to, że z punktu widzenia militarnego ta pomoc, to wsparcie powstańców było ich zdaniem oczywiście niemożliwe, nierealne w tamtym momencie. Ja bardzo niedawno też, bo to tak śledzimy te miejsca historyczne w różnych miejscach, zupełnie niedawno w ramach mojego wolontariatu w Stowarzyszeniu Kursk natknąłem się w okolicach, oto już prawie Legionowa, pod Legionowem, na taki pomnik, zdewastowany już pomnik żołnierza radzieckiego, który tam właśnie w czasach tej bitwy, jemu cała opowieść towarzyszyła, w czasach tej bitwy w roku 1944, bitwy pancernej, jakichś tam heroicznych czynów dokonywał na swoim T-34 i tam poległ. Tak? Także skala tego wszystkiego, tak jak Rafał wspomniałeś, była ogromna i musimy też o tym pamiętać, z tego sobie zdawać sprawę. Według planów z końca lipca, według planów stawki dowództwa radzieckiego, Warszawa miała być teoretycznie zdobyta najwcześniej 7-8 sierpnia.
czy oni mieli podjąć wtedy pierwszą próbę, może inaczej, pierwszą próbę opanowania przynajmniej części Warszawy. Natomiast ten plan się okazał nierealistyczny. No, generalnie to, co się wydarzyło właśnie w okolicach Radzymina, też nie było przecież scenariuszem, którego spodziewała się strona radziecka. Być może też tutaj zawiódł ich wywiad z kolei, ich rozeznanie w sytuacji, w siłach i potencjale Niemców. Także te obrazki, a teraz panie Lechu mówił o tych obrazkach tych Niemców wracających tam rannych, obszarpanych ze wschodu, więc te obrazki, które byście widzieli tutaj w Warszawie, zupełnie do innych wniosków mogły prowadzić niż to, co widziano troszkę dalej, kilkadziesiąt kilometrów dalej, gdzie zbierały się dywizje pancerne niemieckie, bo o nich nie mogliście wiedzieć. Ale dowództwo powinno mieć szerszy pogląd. Otóż to, tak jest. Natomiast jeżeli się patrzyło tylko z punktu widzenia ulicy Grochowskiej i mostu. Tak, ale no miejmy świadomość tego, że warszawiacy patrzyli właśnie z punktu widzenia tej przysłowiowej ulicy Grochowskiej i innych ulic Warszawy. Oni nie mieli innych informacji. I takie są wspomnienia zresztą. Tak. I skąd je mieli mieć? Podobne bardzo rzeczy do tego, co pan, panie Lechu, powiedział, mówił m.in. profesor Witold Kierzun, który no przecież uczestniczył, miał już wtedy 22 lata i uczestniczył w powstaniu warszawskim. Więc no, on też mówił, że no tutaj zadziałało właśnie takie przekonanie wynikające z tego widoku tych nędznych, wycofujących się, uciekających oddziałów niemieckich i innych armii sprzymierzonych z III Rzeszą, że no wszyscy mieli święte przekonanie, że rzeczywiście to teraz ma sens, że rzeczywiście to się może udać, prawda? Skoro oni wyglądają tak, jak wyglądają i uciekają w kierunku, w którym uciekają. Więc zupełnie naturalna rzecz. Ja bym chciał właśnie w tym kontekście powiedzieć, że podkreślić bardzo mocno, że też profesor Kierzun, zdaje się, wspomina o tym, iż ciśnienie w Warszawie, to znaczy nacisk pod wpływem tego widoku, ale też pod wpływem tego, w jak upokarzający sposób traktowana była ludność Warszawy okupowanej, ciśnienie na to, żeby wywołać to powstanie, żeby rozpocząć już to powstanie, też było ogromne. I teraz każdy... Jest taki pogląd, przepraszam. Jest taki pogląd, że powstanie by i tak wybuchło samorzutnie. Bez rozkazu dowództwa. Osobiście w to nie wierzę. Ja też nie wierzę. Ci chłopcy jednak byli wyszkoleni, byli żołnierzami i bez rozkazu nic by nie zrobili. No tak, ale czy nie wybuchłoby powstanie... w innych miastach temu przeczy. Tak. W Krakowie czy w innych miastach oczywiście też była dosyć silna Armia Krajowa i tam powstanie bez rozkazu do powstania... Nie drgnęło, więc... Zgadza się, natomiast są pewne różnice pomiędzy polityką okupantów wobec Krakowa, a wobec Warszawy. W Warszawie ona była zdecydowanie bardziej wobec ludności polskiej upokarzająca, zbrodnicza niż... Krakowie przez większą część wojny, który jednak miał status no, stołeczny, guberni, prawda? Tak. Owszem, stołeczny, generalny guberni, więc to też może troszkę wyglądało tam inaczej. Różnica między warszawiakami a krakowiakami. Mentalna, tak. Mentalna co do charakteru. Naturalnie, oczywiście. Więc no naprawdę Warszawa, zresztą jedno z najbardziej powstańczo doświadczonych miast polskich, prawda? Możemy też zaryzykować taką tezę. Niestety te warszawskie, kolejne warszawskie zrywy były nieudane i kończyły się wielkimi tragediami, oczywiście wracam do wieku XIX też. Rosjanie mówią, w Polsce всегда без 5 минут антирусское восстание. To Солженицын powiedział. No właśnie i dlatego też... Znaczy, jeden zryw w Warszawie się udał. Solżenicyn powiedział, który zryw się udał? W 18 roku. A no jeśli uznamy to za typowy zryw powstańczy, bo no, gdyby nie jednostki Dowbora Musińskiego, które tu akurat były w Warszawie, między innymi pierwszy pułk ułanów krechowieckich, to do tego garnizonu niemieckiego tak łatwo by nie zdobyli. No być może, ale to nie był masowy zryw. No wiadomo, masowy zryw, tak? Otóż ofiar prawie nie było. No, coś tam, więc to tego tak, nie możemy porównać z klasycznym działaniem powstańczym, natomiast no, generalizując trochę, ja bym chciał zwrócić uwagę na trzy wątki, przejść właśnie do pewnych zasad, generaliów. Otóż dawno temu, bo jeszcze w latach 80., a w Polsce na początku lat 90., ukazała się ta książka, broszura, którą mam dzisiaj ze sobą. Jest to broszura pod tytułem Trzy patriotyzmy autorstwa profesora Andrzeja Walickiego. I profesor Walicki właśnie w tej pracy pisze o trzech różnych modelach polskiego patriotyzmu, które możemy teraz przeanalizować pod kątem Powstania Warszawskiego. Pierwszy z tych modeli to jest ten model, powiedzmy, demokratyczny, oparty na woli
większości, w tym przypadku, czy na jednogłośnej podejmowaniu decyzji, w tym przypadku na tradycję liberum veto. Uzgodniliśmy już, że był nacisk społeczny, tak jak mówiliśmy, czyli tendencja społeczna, nastrój społeczny do tego, żeby powstanie wybuchło. Prawda? Ona była jeszcze podsycana przez niektóre ośrodki, dość mocno, przez oczywiście Armię Ludową, no później materiały, ulotki, nie wiem czy tam na Grochowską też docierały zrzucane materiały i ulotki PKWN-u, prawda? Tak, ale były dwie radiostacje ze strony sowieckiej, nazywały się Kościuszko i Wanda. Tak. I one wzywały do powstania. Otóż to było to wezwanie, a to było w ogóle, przecież... w ogóle ktoś słuchał tych radiostacji. Sami swoje. Ale no, tak? No sądzę, że tak, no bo to była pierwsza namiastka polskiego rządu, prawda? Ojciec zbudował, nie chodziło o rządu, chodziło o jakąkolwiek wiadomość. Tak, tak. Ojciec zbudował sobie radio wielkości takich dwóch pudełek od papierosów, które antenka była na strychu owinięta wokół tych linek do wieszania bielizny. I czasem dawał mi też posłuchać. No. Więc... I Kościuszko też była tam. Też był tam. Otóż to. Więc to. I czasami nie wiedziano, kto to nadaje. No tak. Zręcznie oni się maskowali. Nie było, nie było takich zapowiedzi jak teraz w radiu, bo to przecież były zupełnie inne czasy i realia. Inny sposób prowadzenia tych audycji. Więc szczerze powiedziawszy, no mamy do czynienia z sytuacją, w której z jednej strony był realnie istniejący nastrój na powstanie, prawda? Tendencja do wynikająca właśnie z błędnej kalkulacji, z braku informacji wśród zwykłych ludzi, wśród zwykłych mieszkańców Warszawy. Po drugie, na pewno tendencja do tego, że każdy ma swoją wytrzymałość, a pewnie pan jak może potwierdzić, okrucieństwa tej okupacji tutaj w Warszawie były na taką skalę, moim przekonaniem większą niż w innych dużych polskich miastach, że rzeczywiście nastrój na powstanie mógł być czymś oczywistym i zrozumiałym. Mamy opisany, tutaj wracam do tej dygresji odnośnie profesora Walickiego, opisany drugi model patriotyzmu, to jest patriotyzm romantyczny, to jest patriotyzm mesjanistyczny, to jest patriotyzm mówiący nam o tym, że oczywiście zrodzony z Mickiewicza, prawda, prometejski. Słowackiego, prometejski, mówiący o tym, że tak, nawet dopiero na naszym trupie może się odrodzić świat. Naszej krwi, i to jest mniej więcej to, co Okulicki powiedział. Właśnie, dokładnie od razu to można skojarzyć ten typ patriotyzmu z... To znaczy on się odwołał takimi, do tego patriotyzmu. Tak. Co on myślał, to inna sprawa. I z jakich pobudek działał, nie wiemy, prawda? Natomiast przynajmniej retorycznie to stosował tą figurę i ten patriotyzm, ten typ patriotyzmu zarówno wtedy, jak i można powiedzieć pewnie i po dziś dzień, do jakiejś rzeszy Polaków apeluje, wpływa na część Polaków. Po prostu, kultywowany mówiąc, jest. Części, tak. Teraz jest kultywowany na szczeblu państwowym, tak. Oczywiście. Tak. A do jakiejś części Polaków to przemawia. Czy nam się to podoba, czy nie. I jest trzeci rodzaj patriotyzmu, to ten oparty oczywiście na tradycji narodowo-demokratycznej, o czym pisze profesor Walicki, czyli oparty na realizmie politycznym i kalkulacji. Kalkulacji tego, w jaki sposób najlepiej można by zrealizować interes narodowy. Z oczywistych względów, jeśli by ówcześni przywódcy właśnie wychodzili z takich założeń powiedzmy wczesnej narodowej demokracji, realizmu politycznego, żadnego powstania by nie było w roku 1944, ale znów tutaj pojawia się dość istotne pytanie dotyczące tego, czy w którymś momencie nie zostaliśmy jakoś tam wprowadzeni w błąd, prawda? Też przez te czynniki trzeba było poznać dokładne, one są częściowo opublikowane przez stronę rosyjską, ja po rosyjsku czytałem ostatnio, fragmenty i dokumenty władz radzieckich z początku sierpnia. Pamiętamy, że 3 sierpnia doszło do, czyli już po wybuchu powstania, doszło do zmowy premiera Mikołajczyka z Józefem Stalinem. W Moskwie oczywiście, on się udał do Moskwy wtedy. Pamiętajmy, że w tych rozmowach, znaczy w tych fragmentach do tej pory ujawnionych czy odtajnionych przez stronę dzisiaj rosyjską, mamy dość jednoznaczną informację, że Stalin niczego nie deklarował i niczego nie obiecywał, a wręcz przeciwnie,
że zwracał uwagę na to, że nie są w stanie, on oczywiście motywował to w ten stopniu, w ten sposób, że nie są w stanie. Wiemy też, że oczywiście była ze strony radzieckiej kalkulacja polityczna, to była polityka bardzo realistyczna z punktu widzenia ich interesów. Ale poza wszystkim innym, nawet gdyby zapołali nagle miłością i chęcią działania wbrew swojemu własnemu interesowi ówczesnemu geopolitycznemu na rzecz uratowania Warszawy, to pojawia się pytanie, to jest oczywiście pytanie do historyków zawodowych, historyków wojskowości, na ile w kontekście tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli o tego Radzymina, okolic, było to możliwe w tamtym okresie. Dzisiaj to jest pytanie trudne, naprawdę trudno na to pytanie odpowiedzieć. Też mitem jest chyba, że żadna pomoc z tamtej strony nie była okazywana tak do końca, bo ja też ostatnio się natknąłem na takie zestawienie, nie wiem czy prawdziwe, od razu mówię, bo pewnie trudno byłoby to policzyć, ale zestawienie danych dotyczących zrzutów, słynnych zrzutów pomocy dla Warszawy w okresie powstania, dokonywanych przez tą stronę radziecką, no i oczywiście przez aliantów zachodnich, głównie przez Brytyjczyków, prawda? I tutaj no, zdecydowaną przewagę liczebną miały te loty wykonywane przez, o ile były one efektywne, to nie wiem, prawda? Na ile były efektywne, skuteczne, nie wiem, ale przez stronę radziecką niż przez stronę brytyjską. Strona radziecka wystarczyłoby generalnie kilkanaście kilometrów. Tak, generalnie kilka tysięcy. Tak, generalnie w moim przekonaniu, gdyby w Polsce panowała wśród polskich władz, decydentów ówczesnych racjonalna kalkulacja wynikająca również z wiedzy wynikającej choćby z tego, że jeszcze długo, długo wcześniej, tam 8 miesięcy wcześniej Winston Churchill informował o tym wprost, wcale tego nie ukrywał, że Polska będzie wyzwalana spod okupacji niemieckiej przez Armię Czerwoną, nie przez nikogo innego, to było wiadomo, to było oczywiste. Nikt tego absolutnie nie ukrywał. No, mówił o tym Churchill, mówili o tym alianci zachodni. Trzeba było przejść nad tym do porządku dziennego. No tak właśnie będzie. Honor nie pozwala. Skoro tak właśnie będzie, to co robimy? I tu Stalin miał w moim przekonaniu paradoksalnie słuszną pretensję. Otóż Słowacy, bo pamiętamy powstanie słowackie, jednak choć starali się, no, skutki były różne, ale starali się koordynować kwestie działań powstańczych z kierownictwem radzieckim. Myśmy tego z przyczyn różnych, pewnie też tych wspomnianych przez Wojciecha Olszańskiego, nie zrobili. Nasze ówczesne władze tego nie robiły w żaden sposób. No i tak naprawdę my do tam późnego etapu, ja nie pamiętam kiedy te porozumienia zostały zawarte, ale zdaje się gdzieś tak dopiero w połowie sierpnia, czy pod koniec nawet, czy drugiej połowie sierpnia, dotyczące tego, że będą ustaleni oficerowie łącznikowi pomiędzy siłami radzieckimi, a siłami powstańczymi. Czyli kompletnie, że polska strona jakby zachowywała się tak, jakby jej kompletnie na tym nawet nie zależało, prawda? I tam wtedy wylądował ten Iwan Kołos, właśnie będący tym łącznikiem, mający być tym łącznikiem ze strony radzieckiej, no ale wkrótce został zabity, prawda? Przez Niemców, więc no, mamy sytuację kompletnego braku koordynacji, no, sytuacja, w której idzie na nas, już wiemy o tym doskonale, że te tereny będą opanowywane przez Armię Czerwoną, nikt z nimi nie rozmawia w ogóle. Ja nie mówię o jakichś pomach na podporządkowywaniu się, ale nikt nie rozmawia. Mikołajczyk proponował w sierpniu 1944 roku Stalinowi, już wtedy, zresztą to się później stało, układ, no bo Mikołajczyk akurat zachował się tam jak realista, przynajmniej podczas tych rozmów, tak? Układ, że on wchodzi do rządu, że część Polski podziemnej wchodzi do rządu z komunistami, czyli z tymi, którzy zostali z zewnątrz niejako przez naszych radzieckich partnerów przesłani. No to ich zapraszano do Moskwy. A to już inna historia, oczywiście. Natomiast padła taka deklaracja, no ale Mikołajczyk tym wicepremierem został, prawda? Więc że mieliśmy inkluzję, może częściową, nie wszystkich naturalnie, ale przynajmniej częściową, oni zostali inkorporowani do tych władz. Tak czy inaczej, no mamy sytuację braku konsultacji, która w moim przekonaniu była całkowicie zgubna. Po drugie mamy oczywiście, a to już Pan Lech o tym mówił, całkowity brak profesjonalizmu. No dobrze, Ciechanowski pisze o Chruszczielu właśnie, o być może nawet Ciechanowski taką tezę w którymś momencie stawia, że być może były to świadomie fałszowane meldunki dotyczące sytuacji po wschodniej stronie Wisły. No i my mamy wreszcie jasne, wyraziste oświadczenia aliantów zachodnich mówiące o tym, że no, los Polski już właściwie został wówczas w tym okresie
przypieczętowany. I wszelkie próby, a tak naprawdę oczywiście wiemy, że w zamysłach Londyńczyków, czy części przynajmniej obozu londyńskiego, całe to powstanie było powstaniem antyradzieckim, a nie antyniemieckim, w większym stopniu dla nich, dla tych, którzy siedzieli tam w Londynie, nie dla tych, którzy byli tu w Warszawie i z bronią w ręku ginęli, czy ale bez broni. Ale Związek Radziecki je wykorzystał dość dobrze do swoich celów. No to tak zawsze w takich wypadkach. Ale, no bo kierowali się realistycznie pojmowanym swoim interesem, a nie naszym interesem. Trudno im to oczywiście zarzucać, prawda? I jeszcze ostatnie zdanie. Otóż ja, pomijając tą stronę taką polityczną, taką geopolityczną, gdyż są samooceny kierownictwa polskiego i podejmowanych przez nie decyzji, chcę tylko powiedzieć, że niewątpliwie ta część naszych wspomnień dotyczących powstania warszawskiego, a dotyczy tych aktów bohaterstwa ze strony jego uczestników, jest czymś dla naszej tożsamości historycznej niezwykle ważnym, niezwykle istotnym i że my powinniśmy tu akurat tą część kultywowania pamięci powstania warszawskiego jak najbardziej zachował, że my powinniśmy pokazywać zwykłych powstańców i ich bohaterskie postawy z tamtego okresu. Część tych powstańców, co ciekawe, podam tu tylko jeden przykład, ale pewnie było takich więcej, na pewno było więcej. Część tych powstańców była sceptyczna wobec powstania, ale w momencie, kiedy ono już wybuchło, z naturalnych przyczyn, a przecież nie stali z boku, prawda? Nie no ja nie też znam takich. Właśnie, takich. Ale dołączyli. No ja tu znam przykład już historycznej postaci polskiego filozofa, myśliciela politycznego Jana Stachniuka, przywódcy zadrugi przedwojennej, który według wspomnień Antoniego Wacyka był przeciwnikiem. Jego biografa i przyjaciela Antoniego Wacyka był przeciwnikiem wybuchu powstania warszawskiego. Pilecki też był walczył w tym. Tak, oczywiście też. Walczył z Stachniukiem, i to nawet taka jest opowieść, nie wiem czy nie podkoloryzowana, chociaż z drugiej strony też panie Lechu mówił, że byli różni Niemcy, że w którymś momencie odbył się taki słynny pojedynek Jana Stachniuka, strzelecki pojedynek z jakimś Niemcem, prawda? Z Niemcem polegającym na tym, że wszyscy pozostali przez chwilę, przestali gdzieś tam w jakiejś uliczce warszawskiej strzelać, się odbyło taki strzelecki pojedynek. A takich oczywiście akcentów było niewiele. Generalnie dochodziło do barbarzyńskiego tłumienia, do praktycznie rzecz biorąc, no, rzezi, czy woli, czy na woli, czy na ochocie, prawda, w różnych miejscach ludności powstańczej Warszawy. Do wyjaśnienia jest jeszcze tutaj rzecz dzisiaj przemilczana moim zdaniem, czy marginalizowana, a mianowicie udział jednostek czy nacjonalistów ukraińskich, o których niedawno rozmawialiśmy też tutaj, w mordach dokonywanych w powstańczej Warszawie. To jest też bardzo istotne, a o tym się zapomina z przyczyn obecnej już poprawności politycznej. Już kompletnie nie mówimy o tym wątku dotyczącym będących tam, funkcjonujących tam Ukraińców. Mówimy owszem tam o z kolei Rona na przykład, prawda, o Bronisławie Kamińskim, że Bronisław Kamiński notabene był pochodzącym gdzieś tam spod Witebska, na wpół Polakiem, pół Niemcem. Miecie miał na imię. On tam nie miał nic wspólnego ani z Rosjanami. Miał polskie imiona. Ja już nie mówię o kaszubskiego pochodzenia, zdaje się, Fontajnbachu Zalewskim, prawda? No, włos mu z głowy nie spadł na procesie na Nürnberskim. Te kryteria etniczne i tu właśnie jeszcze ostatnie zdanie. Kto uchronił, bo to też nad tym powinniśmy się zastanawiać i wyciągać z tego pewne nauki, kto uchronił największych zbrodniarzy przed osądzeniem w Polsce, czy w Związku Radzieckim, oni też tam popełniali zbrodnie, mimo wielokrotnych próśb o ekstradycję dotyczących przede wszystkim Heinza Reinefata, ale również Ten długo żył, burmistrzem długo był. Długo żył, był burmistrzem Westerlandu w Szlezwiku-Holsztynie, był deputowanym do Landtagu, czyli do parlamentu Landu Szlezwik-Holsztyn w latach już powojennych. Mhm. I przecież ci ludzie, to też pokazuje pewną, znaczy kto ich uchronił, no to też wiemy, tak? No uchronili ich alianci zachodni, głównie Amerykanie w tym konkretnym przypadku, którzy w zamian za rzekome zeznania, które miały, to umotywowano to oficjalnie tak, że oni mieli złożyć zeznania obciążające innych podsądnych podczas procesu norymberskiego. Na ile te ich zeznania były wartościowe? Moim zdaniem były bezwartościowe te ich zeznania, bo tak wszystko było dość oczywiste, prawda, w procesie norymberskim, więc no, w imię jakichś tam być może nieznanych nam do końca celów, tak, najwięksi zbrodniarze, którzy zrównali z ziemią Warszawę,
czy w okresie późniejszym też popowstańczym, a w okresie powstania wymordowali dziesiątki tysięcy warszawiaków, po prostu chodzili pod ochroną amerykańską po II wojnie światowej, pomimo wielokrotnie ponawianych wniosków o ekstradycję, nie tylko strony polskiej, ale też radzieckiej. To takie różne wątki może poruszyłem, ale myślę, że wszystkie są ciekawe. Tak? Częściowo, natomiast jeszcze jedno zdanie. Mówiłeś o tych oficerach łącznikowych. Pamiętajmy, że powstanie warszawskie wybuchło kilka tygodni po tym, jak akcja Burza, która zresztą była moim zdaniem błędna, ale była realizowana na Kresach Wschodnich. To była część. Na Wołyniu, w Wilnie, akcja Ostra Brama i tak dalej. Co się wówczas działo z polskimi oficerami, żołnierzami, którzy pomagali Armii Czerwonej w wyzwalaniu spod okupacji niemieckiej, czy to Wołynia, czy właśnie Wilna. No niestety po bardzo krótkim, że tak powiem, zbrataniu się, podziękowaniu za wspólną walkę, byli masowo aresztowani i na przykład wywożeni na Syberię. Więc tutaj doświadczenia z początkami akcji Burza, która moim zdaniem od początku była trochę... Zdradą była. Była po prostu błędem. Zdradą. Tym bardziej powinno sceptycznie nastawiać do powstania w Warszawie. No, dlatego w ogóle powstanie nie powinno wybuchnąć, a zastanawianie się nad tym, dlaczego nie było oficerów łącznikowych, nie było, bo ci oficerowie okazali się zupełnie niepotrzebni w Wilnie i na Wołyniu i tu by najwyżej tylko ich zadanie było takie, żeby pokazać, gdzie są polscy żołnierze, których należy wsadzić do pociągu i wywieźć za Ural, no więc to, tak to nieraz bywało. Wojciech, tak, proszę tak. bardzo. Ja jestem 60. rocznik. Rozmawiałem z powstańcami warszawskimi na Dolnym Śląsku, gdzie się wychowałem. Byłem uczniem Władysława Weckera. Byłem związany z ludźmi ze środowiska Paksu i całe życie byłem negatywnie do powstania wychowywany. Przede wszystkim, jak miałem 16 lat, to jedno z głównych zdań, które nam wbijano do głowy, że przegraliśmy wojnę. Jesteśmy narodem, który przegrał wojnę. I z tych pozycji szedłem w dorosłość. I zapomnieliśmy o jednym takim ciekawym człowieku, nazywał się Józef Rettinger. Jego zadanie wobec tego, co się stało w Polsce, jest do dzisiaj powodem do sprzecznych spekulacji. Ja jestem człowiekiem, który wierzy, że Józef Rettinger przyjechał tutaj po to, żeby doprowadzić do wybuchu powstania. Zresztą losy generałów i dowódców powstania warszawskiego jak najgorzej świadczą o tych generałach. Poza Okulickim, z którym nie wiadomo, co się stało, bo nikt tego nie potrafi powiedzieć, to wszyscy oni dożyli swoich sędziwych lat w dosyć dobrym luksusie. Zaczniemy od Bora Komorowskiego, który będąc w Oflagu został mianowany wodzem naczelnym Polski. Oflagu, to fajnie jest być wodzem. Ale jaki to policzek dla nas Polaków, bo naciskali na to Brytyjczycy, żeby mianować uwięzionego generała wodzem naczelnym. Jego zachowanie było haniebne, uważam, bo tak doświadczony przez wojnę człowiek i przez pierwszą wojnę, bo w końcu był kawalerzysta, proch wąchał, fantastyczne życiorys z okresu I wojny światowej, kiedy z Włoch się przybijał do Polski, powinien po tym powstaniu niestety strzelić sobie w łeb. Powinien to był zrobić. Jego życie to hańba. I teraz przypomnijmy, że to był oficer, który swoje awanse zawdzięczał wyścigom konnym, który dobry wyścig. Kawalerzystą był dobrym, to prawda. Ale ktoś mu powinien powiedzieć, w którą stronę jechać. No, tak. Ja rozmawiałem wiele razy z panią Aliną Janowską, fantastyczną aktorką, przepięknym człowiekiem. Jej życiorys jest bardzo też ciekawy, bo i na Pawiaku siedziała i z tego Pawiaka została wyciągnięta. I ona mi mówiła, że 25 sierpnia ona się stawiła na swój punkt zborny swojego oddziału, bo wtedy była pierwsza decyzja o wybuchu powstania, uzbrojona po zęby ze wszystkich... Lipca, 25 lipca. Widziała się ze wszystkimi swoimi kolegami, z którymi się przez całą okupację ćwiczyła w wojaczce, po czym oddała broń, wróciła do domu
I 1 sierpnia nie trafiła już do swojego oddziału. Trafiła do oddziału, do ludzi, z którymi się nie znała. I tak przeżyła powstanie. Nigdy nie zobaczyła swojej broni, z którą miała tam styczność wcześniej. I ona też była bardzo sceptyczna do powstania, do dowódców powstania. Bo do swoich kolegów i do ofiarności żołnierzy była zawsze ze łzami w oczach o tym mówiła. Ona miała to prawo mówić, przeżyła to powstanie walcząc. Ale cofnijmy się jeszcze do Teheranu, bo ja jestem w pewnym sporze, ponieważ rosłem z taką opowieścią, że w Teheranie, kiedy już sobie wszystko uzgodniono, padło nagle zapytanie, jak już tak podzielono tę Europę, a co z Polską? I wtedy, czy to legenda jest, chyba raczej nie, ponieważ bardzo wielu ludzi to powtarzało. Wtedy Churchill, pociągając cygaro, powiedział, no cóż, Polakom zrobimy powstanie. Jak powiedział, tak się stało. Tam była taka historia z listem, który pisał asystent Churchilla do Stalina. I to zdanie zostało przypomniane w tym liście. I ten list w latach 80. czy 90. pojawił się na aukcji w Londynie i został kupiony za sumę 150 tysięcy funtów. I ślad po tym liście zaginął. Więc nawet jeśli to nie jest prawda, nawet jeśli to jest dorabianie gęby Churchillowi, to tak bardzo mu krzywdy nie robimy, ponieważ to był człowiek, który był w stanie nas poświęcić bez mrugnięcia okiem. Są dowody, że wiedział o zbrodni katyńskiej, jego sławna rozmowa z Sikorskim, jego sławna rozmowa z Andersem, jesteście nam do niczego niepotrzebni. To był zimny brytol, pragmatysta, morderca kobiet i dzieci z okresu, prawda, sprzed I wojny światowej, twardy polityk, bezwzględny. Zresztą jego zdanie jedne, które wywoływało we mnie zawsze uśmiech, to, że Niemcy trzeba co 50 lat bombardować bez podania przyczyny i bez wielkiego tłumaczenia się. Tak profilaktycznie. No to taki Churchill żarcik. Powie. Taki no, żarcik. Ale coś w tym jest. Ale rzeczywiście, panie Mateuszu, ten brak realizmu i to życzeniowy stosunek do rzeczywistości, że my zaszachujemy świat, kiedy świat się już ułożył w Teheranie i potwierdził to wielokrotnie, i nawet ta mapa Gombrowicza, którą tu masz tu na książce, tak, która no nie pozostawiała wiele do wolności ani do dyskusji. 1941 rok. Tak, mapa Gombrowicza. Z października. Tak. Kiedy Niemcy byli u bram Moskwy. Tak, a Rosjanie ledwo dyszeli. A tak. Na mapie Związek Sowiecki sięga do granic Francji. Do Holandii. Całe Niemcy są sowieckie. Tak. I czy przywódcy tego nie wiedzieli? Ja czytałem taką książkę wspomnienia czołgisty niemieckiego młodego chłopaka, który został wzięty do niewoli i całe powstanie z powstańcami przeżył. Bardzo piękna książka, bo on tam włos mu z głowy nie spadł. Nie spadł i on nawet z rozrzewnieniem o tych Polakach walczących mówi, opowiada historię, jak na ulicy Moniuszki były studentki medycyny i skryły się w bramie, w którą uderzył pocisk. I mówi, 30 kilka młodych dziewcząt zostało zmiażdżonych i on pomagał tym powstańcom, gołymi rękoma te gruzy zrywał. Włos mu z głowy nie stąd, został odbity, wrócił do jednostek niemieckich, ale z wielkim szacunkiem i z wielkim podziwem i ze zdziwieniem zawsze się o Polakach wypowiadał. A do bram nie wolno było wchodzić i to powinni ludzie wiedzieć. Ktoś powinien to ja wiedzieć. Ja jako dzieciak to wiedziałem i kilkakrotnie wychodziłem z piwnicy albo z domu, gdzie się ukryliśmy przed nalotem, przechodząc przez ułożone już linie trupów z twarzami nakrytymi gazetami. Brama była najbardziej niebezpiecznym miejscem. Tak jest. Ja rosłem w takiej świadomości, że to powstanie, klęska tego powstania i owoce tego powstania były na rękę wszystkim. Wszystkim. Wszyscy wyciągnęli z tego bardzo korzystne rozwiązania. Amerykanie i Anglicy mieli dowód na to przed światem, że Polacy to wariaci, że z nimi nie można do niczego dojść, że nie można z nimi do nic uzgodnić. Rosjanie, Sowieci, bo to tak trzeba o nich mówić, byliby idiotami, gdyby nie skorzystali z tej sytuacji. I trzeba do tego podejść, jakbyśmy na przykład pochodzili z Nowej Zelandii. Bez emocji, na chłodno. Tak zrobili,
tak im pasowało, nie po raz pierwszy zresztą, bo w 1939 roku też i możemy mieć za złe, prawda? Ale za złe możemy mieć historykom, którzy pisali książki historyczne dla liceów, gdzie, panie Mateuszu, panie Lechu, nigdy nie uczyłem się o klęsce, pancernej klęsce Armii Czerwonej Wołomin-Radzymin. Natomiast uczyłem się, że żołnierz radziecki stanął na drugim brzegu Wisły i patrzył się, paląc machorkę, jak wykrwawia się powstanie i jak i tej pomocy temu powstaniu nie udzielił. Już mnie nie uczono, że było powstanie przeciwko Sowietom zrobione, bo też takie to powstanie było. Do czego zmierzam? Jeżeli powstanie wielkopolskie było przygotowywane dwa lata maruderów, dezerterów z armii niemieckiej skrupulatnie liczono, dawano im środki na przeżycie i powstanie wybuchło wielkopolskie, zostało zakończone wielkim triumfem, wielkim zwycięstwem, to w powstaniu warszawskim ginęło tak statystycznie 3200 kilkadziesiąt osób dziennie, proszę Państwa. Bo straty powstania mówi się, że jest 200 tysięcy, 250, 300 tysięcy. Żywnością cywilną. Tak, tak, ale to są straty. I tu Pan pięknie powiedział, że żołnierze poszli do obozów i w tych obozach mieli swoje kombatanstwo i swoje historie, a ludność cywilna została wystawiona na rzeź. Żertwa to była. Mówi się, że efektem powstania warszawskiego było 350 tysięcy ofiar, bo wiele ludzi zmarło po powstaniu. No jest taka suma ludzi. Tego nikt teraz nie sprawdzi. W każdym razie żołnierzy Armii Krajowej zginęło 17 tysięcy. Takie są liczby. Z 40 tysięcy. Ja wiem, około 60 niektórzy szacowali uczestników. No tak, tylko że oficjalnie ten garnizon warszawski AK było 40 tysięcy. No tak, ale później po przyłączeniu 10% posiadało broń. Tak. 4 tysiące bez bronią, a 36 tysięcy bez broni. I ten moment wybuchu powstanie gdyby wybuchło 3 dni wcześniej, wybuchłoby w mieście, w którym nie było Niemców. Niemcy się przecież z Warszawy wyprowadzili. Ja nie chcę gdybać, bo to gdybanie do niczego nie prowadzi. W każdym razie Pilecki pisze, że w ciągu kilku minut przestaje istnieć oddział 20 kilku młodych chłopaków i dziewcząt, którzy zostali posłani na otwarte gniazdo ciężkiego karabinu maszynowego i wszyscy zginęli. Bardzo byliśmy hojni. Ja jestem bliski trzeciej wersji patriotyzmu polskiego, ponieważ umiera się raz, żeby wychować człowieka potrzeba minimum 18 lat. 18 lat trudu, wyrzeczeń, edukacji i nie ma pewności, czy się wychowa Polaka. Więc ja jestem wrogiem powstania warszawskiego. Chylę czoło przed bohaterstwem. Powtarzam to, co mi powiedziano. Żołnierze wykonali niewykonalne zadanie. I tutaj czapki z głów i na kolano przed nimi. Natomiast absolutnie dowódców powstania warszawskiego pod sąd. I gdybym miał taką siłę sprawczą, proszę Państwa, to bym nawet dzisiaj, w tym roku, w przyszłym roku, zrobił Trybunał Narodowy, gdzie ci ludzie zostaliby skazani precyzyjnie przez Trybunał i skazani i napiętnowani. Nie byłoby ulicy Okulickiego w Warszawie, nie byłoby ulicy Montera w Warszawie. Bez litości. Monter umarł w swoim własnym luksusowym łóżku w Kanadzie bodajże, otoczony rodziną, w splendorze, w zbytku i w przeświadczeniu, że był wielkim wojownikiem. Na to się ja absolutnie zgodzić nie mogę, ponieważ zabrakło tych młodych żyć. No, przepraszam za dosyć niefortunne słowo. Te młode istnienia ludzkie, które miały przed sobą, inaczej by nasza rzeczywistość wyglądała w Polsce, gdyby ci ludzie mieli wpływ na tę rzeczywistość. Ale cóż, Polakom zrobimy powstanie, bo Polaków ma nie być. Jest problem z Polakami. Jak ich nie ma, to nie ma problemu. Młodzi ludzie się zawsze garną do boju, bo młodzi ludzie są nieśmiertelni. Takie mają głębokie przeświadczenie i stąd przecież były w powstaniu przypadki, że powstańcy dostali łomot od mieszkańców. Zwłaszcza pod koniec sierpnia to się zdarzało. Opowiadał mi człowiek o nazwisku Hirsch, który, no nazwisko miał Hirsch, ale był Polakiem,
że gdzieś pojawili się powstańcy, zostali przepędzeni. To już po 20 którymś sierpnia. Niechęć ludności cywilnej w drugiej połowie powstania była coraz bardziej powszechna. Bo ludzie nie widzieli sensu tego siedzenia w tych piwnicach. Co chwila kogoś trzeba było pogrzebać, a szanse na zwycięstwo były coraz niższe. Entuzjazm to tylko były pierwsze kilka dni. Flagi biało-czerwone, entuzjazm, całujemy tych naszych kochanych chłopców. Karnował, tak. Potem rzeczywiście o tym się bardzo mało wspomina. Niektórzy ze strony nawet powstańców zaprzeczali temu, że coś takiego było. Ludzie ich lżyli, ale to samo dotyczyło skali Polski. Inne miejscowości nie brały duchowo udziału w powstaniu. Moja bliska znajoma z dwójką dzieci, jedno na ręku, drugie za rękę, uciekła z transportu na zachód, tam gdzie ich do Pruszkowa chyba ich pędzili, czy coś. Niedaleko Warszawy, tak. Więc ona jakoś uciekła, nie bardzo wtedy chyba pilnowali nawet. I dopiero w trzeciej wsi dali jej trochę mleka dla dziecka. Taka była niechęć. Zachciało wam się powstanie. Było tak. Było i nie możemy udawać, że czegoś takiego nie było. Jeszcze chciałem podkreślić sprawę armii niemieckiej. Bo kto tutaj walczył z tymi powstańcami, no to są dosyć precyzyjne opracowania, to nie walczyli, proszę Państwa, żołnierze frontowi najlepsi, to przeważnie można powiedzieć, że to były jednostki quasi karne, bo przecież jednostka, która mordowała wolę, to byli przecież bandyci, to byli renegaci, kryminaliści i ten sławny von dem Bach-Zelewski, któremu włos nie spadł na procesie norymberskim i który, pewnie to wiecie panowie, ale nasi widzowie nie wiedzą, czy wiecie, że on został wypożyczony do Polski? Tak, przez Amerykanów. Z żelaznym listem przyjechał do Warszawy, żeby brać udział w procesie, już nie pamiętam którego zbrodniarza niemieckiego, jako świadek i spokojnie wrócił z Polski. Bo też jest zachowany list, musimy być sprawiedliwi, zachowany jest list von dem Bacha do Himmlera, kiedy on wstrzymuje egzekucję woli po 5 dniach, a był bezwzględny rozkaz wymordować wszystkich. Jest pomnik na Lesznie w Warszawie. Najbardziej wstrząsający pomnik, jaki kiedykolwiek widziałem w życiu. Pomordowanych na woli. Ten postrzelany. Tak, że sylwetki ludzkie postrzelane i ten całe zestawienie z tej ulicy tyle osób, z tej ulicy tyle osób. Precyzyjnie, no straszna liczba. I von dem Bach-Zalewski pisze tak do Himmlera. Wstrzymałem egzekucję po pierwsze, dlatego, że wojsko mi się demoralizuje. Takie zdanie, słuchajcie Państwo. Po drugie, kończy mi się amunicja. I można ironicznie powiedzieć, że rzeczywiście rozkaz, który wydał von dem Bach, wstrzymuje egzekucję woli. No to był żołdak, bardzo dobry żołdak. Bardzo skuteczny. On już wiedział, bo mam jeszcze taki spór z niektórymi pseudohistorykami, którzy mają do mnie pretensje, że ja pozytywnie się wyrażam o relacji Bolesław Piasecki, generał Sierow. I podają mi za przykład, że von dem Bach-Zalewski też, ale jaka różnica? Sierow był zwycięzcą, mógł wszystko, dostał wszystko od aliantów, pełną zgodę, a von dem Bach-Zalewski był cwanym lisem, który wiedział, że wojna się kończy. I że wojna się kończy klęską dla Niemiec. Więc on, nawet jeśli to zrobił to czysto merkantylnie, dla własnej korzyści. I proszę bardzo, efekty? Żelazny list przyjechał do Warszawy, wyjechał z Warszawy. Czy to się wam, proszę Państwa, mieści w głowie, jak czuł się ten facet, który... Później został skazany na dożywocie w Niemczech pod koniec. Ale nie przesiedział. W 62 roku, w 72 zmarł w więzieniu, ale za zupełnie inne przestępstwo. Tak. Ale wojenne czy nie? Wojenne, ale nie dotyczące ani Polski, ani Związku Radzieckiego. Już nie pamiętam dokładnie, o co tam chodziło, ale na pewno nie o zbrodnie związane z powstaniem. Reinhardt jest przypadkiem, proszę Państwa, który każdemu Polakowi ranę w sercu robi. On był szanowanym obywatelem przecież i bardzo dobrym był politykiem. Znaczy chwalono go jako burmistrza miasta Westerland, Quebeca, na wyspie, na jednej z wysp Fryzyjskich. Każde państwo
ma obowiązek kierować się własnymi interesami. Tak jest. Mamy pretensje do Niemców, że nie rozstrzelali swoich zbrodniarzy wojennych. Ile tam sądzono? 4000 chyba w sumie tak. Jako zbrodniarzy wojennych. A reszta obejmowała stanowiska, jakiś globocznik, jakiś ktoś. No, ile się ma zdolnych do dowodzenia kadry kierowniczej, wojskowej czy zdemobilizowanej, prawda? Niemcy kierowali się własnym interesem. Nie będą ci ludzie, którzy dobrze kierowali wojskiem, będą dobrze kierować państwem, społecznością, tak, częścią państwa, samorządami. To znaczy pozwolili na to alianci zachodni, bo wtedy nie była decyzja niemiecka. Tak, to była amerykańsko-brytyjska decyzja. No, prawda? Oczywiście. Poza tym Amerykanie też potrzebowali kadry niemieckiej. Naturalnie. No, oczywiście. Tak. I przecież... No, Amerykanie potrzebowali von Brauna. Też. Von Braun pojawił się w Ameryce, tworzył tak, cały plan, też plan wielu innych, tak, kosmiczny i amerykański. Ja bym powiedział jeszcze jedno, tak, że jeżeli chodzi o Ukraińców, to było kilka małych oddziałów, które brały udział, ale gro to były właśnie jednak oddziały, po pierwsze te azjatyckie, Azerzy, jacyś tam tak, Kałmucy, Azerowie, tak, Kałmucy i tak dalej. I to były na przykład dywizje SS te wschodnie, bo nie, to nie byli ci muzułmanie na przykład z Bośni. Ci Bośniacy nie brali udziału w tłumieniu Powstania Warszawskiego. Ta Hadżar, SS dywizja. Natomiast ci z byłych republik sowieckich, owszem, tak, byli Kozacy, którzy chyba należeli do tej Rona. Byli podporządkowani tak, Kamińskiemu, zresztą widział ich pan, tak? Ja ich widziałem z okna na ulicy Grochowskiej, patrzyłem jak przyjeżdżali. No taka ładna formacja na zgrabnych konikach. Mieli czapki z czerwonymi dękami, ponieważ patrzyłem z góry. Kubanki. Z okna, to widziałem, tak, te czapki czerwone z białym krzyżem. To. Także byli, i to byli ludzie. Ale całkowicie... rozumiem, że reszta munduru niemiecka. Tylko czapka kozacka. Czerwiecki czasami mieli, wiesz? Całkowicie tak, zdemoralizowani, no bo oni już wiedzieli, że jak wpadną w ręce Sowietów, to im będzie kęsim, tak? Więc to były absolutne wywłoki już takie, prawda? I ich zbrodnie przed śmiercią sobie pomordujemy trochę. Pogwałcimy Polek, pomordujemy. Nie tylko Polek, bo ci z Rona, od tam chyba pułkownika Frołowa, to w rozpędzie tych gwałtów weszli do jakiegoś obozu takiej służby pomocniczej kobiet niemieckiej i zgwałcili chyba 5 Niemek, które spośród tam większej ilości młodych, które tam były, no i nie odróżniali. Kolejne kary spadły na Ronę. Rona w ogóle była pechową formacją, wreszcie Kamińskiego wezwano do Łodzi i już nie wrócił z tej wyprawy do Łodzi. Jeden, wypadek podobno. Jeden z moich przyjaciół pozbierał swoich kolegów ze swojej klasy i poprosił ich, zebrał wspomnienia z czasów wojny, zwłaszcza z czasów powstania. I tam była jedna matka jednej z kobiet, była wyciągnięta spośród tych ludzi leżących tam. Trupów? Nie. Leżących na tym zieleniaku, gdzie oni po prostu leżeli na ziemi i przychodzili ci z Rona, faceci wybierali sobie jakieś kobietki, ojcowie odwracali głowę. Co mieli robić? Nie słyszałem o jakimś wypadku, żeby ktoś się rzucił, zginął, walczył w obronie córki czy żony. No ci bohaterowie to byli w powstaniu, a tutaj byli już przebrani widocznie ludzie. I ją wybrano, ale zrobiono ją kucharką dla sztabu tego Rona. Bardzo ciekawy punkt obserwacyjny. Dużo widziała. Dużo widziała. Była traktowana w porządku, to znaczy, kiedy ona była tam przecież taką służącą, prawda, przyniosła z chwili, kiedy wchodziła z wazą czy coś do pokoju, to panowie oficerowie wstawali.
A więc jakieś pozostałości starych obyczajów gdzieś tam się im, przypominały tak. Im się, prawda? I potem załatwiła to, że rodzinę męża i córkę w jakiś sposób wysłano gdzieś z Warszawy w czasie tego powstania, także uratowała się. Ale punkt widzenia niesamowity. I na tych Polaków leżących, prawda, tam cywilną ludność Warszawy, spędzoną tam na Zieleniach i tych właśnie kozaków Kamińskiego. No to była jakaś formacja taka, nie wiem jak... Policyjna formacja, porządkowa, no tu praktycznie pomocnicza. Na pierwszym etapie to formacji wojskowych prawie w ogóle nie było. Tak, nie było. Na przykład byli Ukraińcy z tego SIPO, nimi dowodził chyba pułkownik Diaczenko. Tak. To był pułkownik Wojska Polskiego sprzed 1939 roku, kontraktowy, Ukrainiec. I on właśnie tą formacją policyjną w tłumieniu powstania jak gdyby dowodził. No, jeżeli chodzi o SS Galicję, to we swoich wspomnieniach Pawło Szandruk, też odznaczony krzyżem Virtuti Militari przez generała Andersa w 1966 roku za bohaterstwo w kampanii wrześniowej, gdzie dowodził pod Rawą Mazowiecką oddziałem pod nieobecność dowódcy. No więc Paweł Szandruk, późniejszy generał ukraiński, właśnie pisze, że jeżeli chodzi o formację z samej SS Galicien, nie było żadnego związku taktycznego. Było chyba tam 15 uczniów jakiejś szkoły policyjnej w Krakowie. Tak. Ale to mówię, były jakieś tam niewielkie ilości. Natomiast mówię, no... byli jeszcze na przykład Węgrzy po stronie niemieckiej, tylko że po 2 czy 3 tygodniach Niemcy stwierdzili, że trzeba ich odwołać, bo przez te 2 tygodnie prawie całą broń zhandlowali Polakom i jakoś wrogości wobec powstańców u tych Węgrów Niemcy nie mogli stwierdzić i po prostu ich odwołali. Ja z osobistych wspomnień mogę powiedzieć, że Węgrów się nie bałem. To znaczy taka sympatia do Węgrów w Polsce zawsze była, że ona przetrwała również te doświadczenia wojenne i ich traktowano inaczej. Nie jakoś... Ale oni też się inaczej zachowywali. Była taka historia, było spotkanie na Mokotowie reprezentantów oddziału węgierskiego z polskimi powstańcami. Jakieś porozumienie, oczywiście handel bronią. Bardzo żwawy, prawda? Wszędzie, gdzie byli Węgrzy, tam odchodził. Armaty ginęły nawet, panie Lechu. No tak. Zdarzało się. Tak. Na wojnie wszystko się może zdarzyć, armata zginie. I było takie porozumienie, ale to jest sprawa wielce zagadkowa, bo umówili się na spotkanie w jakimś miejscu i to miejsce zostało zbombardowane przez Niemców. Więc może jednak... Na Mokotowie gdzieś. Ale ktoś zginął? Tego nie wiem dokładnie, ale wiem, że coś takiego było. Czyli także... jakaś zdrada była. A do spotkania nie doszło. A chciałem jeszcze zwrócić na jedną rzecz uwagę, panowie. Zna pan tę sprawę. Słyszałem, tak. Tak. Chciałem zwrócić uwagę, czy szanownym naszym widzom jest znana ilość ofiar po stronie niemieckiej? Bo tutaj powiedzieli panowie, 5 samolotów było, tak, które bombardowały powstanie warszawskie. Jeden strącony. 5, proszę państwa, czyli słabe siły jak na wielką armię niemiecką zaangażowane do tłumienia powstania. 5 samolotów. Natomiast po stronie niemieckiej zginęło ile osób? Rafał? Chyba co dziesiąte. Kompromitująco mało chyba. Około 16-17 tysięcy. Bardzo nie. Było, a zginęło jakieś 1500, super. Niecałe 2000. Zginęła jakaś, i to niektórzy zmarli z ran. Proszę państwa, w tej proporcji wyszło, że 16 tysięcy zginęło AK-owców. 16 tysięcy AK-owców. Wyszło chyba coś koło tego, tak, że jeden Niemiec zabił chyba 10 powstańców.
Tak, tak to było. Takie są proporcje. Plus te ofiary ludności cywilnej ogromne, które złamały kręgosłup Polsce i które wytworzyły traumę. I ta trauma to była gleba na tworzenie całkiem nowego państwa. I to państwo zostało stworzone, wrócę tu do swojego konika, w sposób cudowny został stworzony mały, wąski margines z Bolesławem Piaseckim, który do dzisiaj nie jest ani oceniony porządnie, ani omówiony, bo Piaseckiego się od czci i od wiary odsądza. Piasecki też walczył w powstaniu, przypominam. I dopiero po 1956 roku, można powiedzieć w sposób wręcz cudowny, wzięliśmy oddech, bo do 1956 roku to państwo było tworzone tak, jak zawsze chciano, to znaczy polskojęzyczni żydokomuniści uwijali się tu w Polsce jak haremie Turek i robili co chcieli. To taka jest prawda. Tu się zgadzam, że 1956 rok jest niedoceniony. Niedoceniony, To było wielkie przeżycie i to było... I to była wielka zmiana, czy nie była? Wielka. Wielka. Początkowo ludzie w ogóle traktowali to jako, no właśnie, jako równoważnik powstania jakby. Pan był w Warszawie przecież. Ja byłem w Warszawie oczywiście. I... Był pan 30 lat. Pod Pałacem Kultury pan był? Słucham? Na tym wiecu Gomułki? Tak, to był wiec, w którym Gomułka już właściwie popuścił. Rok był taki szał wolności, a tam on powiedział, no już dosyć tego świętowania, czas do roboty. Tak kiedyś Piłsudski powiedział, wymyślając Kówce Pracy. No i... Pan 20 lat wtedy miał, panie. Tak, Lepo. Dokładnie. Tak. Także stałem sobie tam na placu pod latarnią gdzieś i słuchałem. I stał obok niego Rokossowski, obok Gomułki na trybunie. Są zdjęcia. Następna sprawa, trudna do wyjaśnienia, tragiczna postać. Powiem tutaj herezję. Być może najlepszy dowódca Wojska Polskiego, jakiego mieliśmy. Tylko, że w Ale warunkach... Mówi pan o Rokossowskim. Rokossowskim. Konstantym Rokossowskim. Tak. Tak jest. Tyle, że on no w warunkach sowieckich nie mógł być całkowicie, prawda, wolnikiem Polski. Ale on jeździł po jednostkach wojskowych, robił tam porządek, wyrzucał natychmiast od ręki wyrzucał wielu tych, którzy przyszli tutaj z armią sowiecką. Córki ochrzcił obie. Bardzo dziwna postać. Nie do końca jasna. No, stworzył polską armię potężną. Ja widziałem jego wywiad, jak on był już stary i jak mu generałowie rosyjscy mówili, po co ty tworzysz taką armię? Oni to dosadnie, nie będę tu przeklinał, ale dosadnie po rosyjsku określili. No i no cóż, ta armia polska, w której przecież było bardzo dużo podoficerów przedwojennych i oficerów przedwojennych, proszę państwa. Pierwsza dywizja kawalerii to składała się właściwie z samych oficerów. Tam się wszyscy przytulili sprzed września 1939 roku, po to została rozwiązana. Ale do tego 1956 roku chciałem wrócić. Ten entuzjazm 1956 roku, w którym przecież wielu ludzi wróciło do życia aktywnego, a niektórzy nawet z przeszłością akowską, z przeszłością antykomunistyczną włączali się do życia społecznego. No dobrze, powiedzmy jedno, co wyda się może dziwne tym, którzy tylko oficjalne czytają orzeczenia. Otóż wyproszono z Polski oficerów sowieckich, którzy byli w naszym wojsku. Tak. W 1956 roku Gomułka to zrobił. Gomułka przyjechał Chruszczow, żeby zrobić... Ale podobno byli tacy, którzy nie chcieli wracać do Rosji. Nie ma wątpliwości. Byli tacy, co nie chcieli i byli tacy, którzy widocznie mieli jeszcze jakieś rzeczy do załatwienia. Na przykład takim oficerem sowieckim był ojciec redaktora Lisa. Lisicki się nazywał. Lisicki. Tak. No więc różne tam były jak zawsze rzeczy. Sporo ich pewnie zostało nieoficjalnie, ale sporo wyjechało. I to były, też były takie komedie, co zabierali
zabierali deski klozetowe na przykład, ponieważ w Moskwie były tak zwane komunalne kwartiery, czyli w jednym mieszkaniu przedwojennym mieszkały 3-4 rodziny po jednej w pokoju. No i oczywiście sprawa, tak, mieli... Wspólną kuchnię. Gówno, przepraszam. Każdy miał swój ten, albo elektryczną maszynkę, albo jak to się nazywa, taki ten duży samowar czy coś takiego, na łańcuchu w kuchni, stały na kuchni, która nigdy nie była rozgrzewana. Bo ty byś napalił w piecu, a potem przyjdzie twój sąsiad i sobie kartofle na tym ugotuje? Nie ma takich rzeczy. Każdy miał osobne przyrządy do gotowania, no, narzędzia, naczynia w kuchni i tak samo osobną deskę klozetową. Czyli chodziło się do kibla z deską? Tak jest. No cóż, co kraj to obyczaj. Może tak, ja bym się jednak cofnął o te 12 lat do 1944 właśnie. Czyli jednak wracamy do powstania. Później. I może tak podsumowując jeszcze pewne wątki, chciałbym dodać, otóż tragiczna niewątpliwie postać marszałka Rokossowskiego, ale mamy też inną postać, która w moim przekonaniu wymaga zrównoważonego podejścia na zasadzie unikania czerni i bieli, a mianowicie generała Zygmunta Berlinga. No tak. I zacznijmy od tego może, że ja oceniam to oczywiście już też, moja bardzo subiektywna ocena, jako barbarzyństwo to, co się stało z jego pomnikiem, związanym bezpośrednio z Powstaniem Warszawskim. Tak, tak. Już nie pamiętam tych liczb, ale wydaje mi się, że od 2,5 do 3 tysięcy żołnierzy. 5 tysięcy zginęło, próbując atakować Warszawę, iść na pomoc powstaniu. Tak, więc jeśli teraz kanalie, bo takich określeń muszę to użyć, w rodzaju pana Słomki, plują na pamięć ich dowódcy, to plują również na pamięć tych 5 tysięcy, które zginęły. Tragiczna postać Berlinga. No, tragiczna postać w ogóle pierwszej armii Wojska Polskiego, stojącej na wschodnim brzegu Wisły i też znów kolejne aktualne nawiązanie związane z tą polityką pomnikową, polityką związaną z miejscami symbolicznymi. Dwie informacje. Wydaje mi się, że jedna bardzo dobra, druga potencjalnie dobra. Mamy jeszcze jeden pomnik oczywiście w dalszym ciągu upamiętniający tego żołnierza berlingowca. Z ręką wyciągniętą, tak. W porcie praskim. W porcie praskim, tak. Zgadza się i no, z tego co się udało mi ustalić, Stowarzyszenie Dziękuję. Kursk stara się remont, taką drobną renowację tego pomnika. On na szczęście został, ale jeśli będziemy... Tam ciśnienie deweloperów jest silne, bo tam luksusowa dzielnica. Są, tak. Oczywiście, tak. Tak. Natomiast bardzo pozytywna była reakcja między innymi na pomysł remontu czy wyczyszczenia tego pomnika przez używających w tej chwili tego obszaru przy pomniku młodych ludzi, którzy jeżdżą tam na deskorolkach. Tak. Mimo że jakby to inne czasy, inna kultura, musiał, że nie ma świadomości, to już takie krótkie według mojego przyjaciela Jerzego Tyca, już takie krótkie rozmowy z nimi sprawiły, że oni są gotowi wręcz się zaangażować, czyścić to miejsce, prawda? Więc po prostu młodzi ludzie, ale szanujący każdy aspekt polskiej historii, nawet najtrudniejszy. Kolejna dobra, tym razem moim zdaniem... Panie Mateuszu, chciałem wrócić do tego pomnika, jeśli pan pozwoli, ad vocem. Dobrze. Bo ja się spotkałem, dobrze, że pan przypomniał, ja tam często bywam, i w pewnym momencie myślałem, że tego pomnika nie ma, bo on się tak schował w te różne budowle. Estakada tam jest z drugiej strony, też wysoko przylegającej. I mój kolega, plastyk, grafik, mówi, słuchaj, kapitalna rzecz by była, gdyby ten pomnik przenieść nad Wisłę, tak żeby był widoczny z drugiego brzegu, podnieść go na takim postumencie, jak Wisła przybiera, żeby mu krzywdy nie robiła i ta wyciągnięta ręka i żeby tak w stronę tej Starówki, czy Czerniakowa właściwie, tak,
żeby był widoczny, bo on nie żyje, ten pomnik. Jego nie ma, tego pomnika. Bo czyli dalej jest... na północ go przesunąć, tam gdzie stał notabene pomnik Zygmunta Berlinga. Ale przesunąć go na sam brzeg Wisły, bo Wisła w tej chwili, na południe, Wisła w tej chwili żyje. Jest promenada piękna zrobiona, ludzie tam są i oni by musieli patrzeć na ten pomnik, zwłaszcza o zachodzie, kiedy jest oświetlona tamta strona Wisły. I na tym brzegu ten pomnik stojący, przywrócilibyśmy do życia tych żołnierzy, którzy zostają haniebnie zagrzebywani, opluwani, i to, że słońce to uszło na sucho, jaki to odważny Słonka obalił pomnik Berlinga. Słonka, byłbyś bardzo odważny, gdybyś zaspawał drzwi w redakcji Agory na Czerskiej. Albo przykuł się do nich. To byś nie, wtedy... no już nie poświęcajmy czasu. Dobrze, to rzeczywiście, Adama, ale rzucam pomysł. Ale generalnie pomysł, no się wiem, cudowny wręcz, ale w moim prywatnym przekonaniu. Natomiast nie drażnijmy ludzi, którzy chcą zniszczyć wszystkie pomniki. Jeżeli bronimy się z taką inicjatywą, bronimy się. I przypomni się w ogóle o tym pomniku, to oni ten pomnik też zniszczą. Ale oni tak go zniszczą. Co jest deweloperzy... niestety... Nie, tutaj on tam przeszkadza. Deweloperzy w sojuszu z partią rządzącą obecnie. Tak. Rzecz jasna, i na podstawie ustawodawstwa, które przyjęto w roku 2017, przypominam ostatnio. Ja tam byłem przedwczoraj, wie pan? Patrzyłem, jak oni się godzą na to, bo ten pomnik im zaburza tę urbanistykę, bo tam jak go usuną, to zyskują bardzo ciekawą przestrzeń dla swojej wygody. Natomiast pełna zgoda. Natomiast, zapomnieliśmy o naszych słuchaczach. Natomiast do nich kierować jakieś... Otóż to, natomiast jedna w moim przekonaniu niezwykle dobra wiadomość jeszcze dotycząca postaci, no, bezpośrednio postaci generała Zygmunta Berlinga. Otóż w Sielcach nad Oką, w miejscu, gdzie znajdował się sztab kościuszkowców, gdzie polscy zesłańcy syberyjscy zbierali się po to, żeby tworzyć armię Wojska Polskiego, znajduje się podniszczony dziś, bo stu kilkudziesięcioletni budynek właśnie dawnego sztabu. Drewniany budynek. Tak. I w tym ten drewniany budynek ma zostać odrestaurowany, ma tam powstać swego rodzaju, niestety na razie na obczyźnie, ale alternatywa wobec IPN-u, nazwana roboczo Sztabem Polskiej Pamięci. Sztab Polskiej Pamięci to też inicjatywa Stowarzyszenia Kursk, którą ja osobiście bardzo popieram. Nadmienię tylko, że są już wszelkie zgody na restaurację tego budynku z Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej i że, no jak sądzę, uda się przeprowadzić zbiórkę środków, no bo no, niestety, dlaczego mieliby to Rosjanie finansować, prawda? Finansować to trzeba ze strony polskiej, zbiórkę środków na to wspólnymi siłami różne środowiska w Polsce przeprowadzą, które doprowadzą do tego, że powstanie tam taka Izba Pamięci, właśnie poświęcona pierwszej armii Wojska Polskiego, w ogóle kościuszkowcom, generałowi Zygmuntowi Berlingowi. I myślę, że to cenna inicjatywa, niezależnie od tego, że ja wiem, że jak każda postać historyczna, generał Zygmunt Berling też będzie wywoływał kontrowersje, ale jestem zwolennikiem tego, żebyśmy politykę pamięci prowadzili, że tak powiem, wielowektorową, nie tą czarno-białą, która jest prowadzona obecnie, i oddawali hołd, nie dzieląc polskiej krwi kiedyś takiego. Nie ważąc polskiej krwi. Otóż to. To jest bardzo istotne, a wracając jeszcze do powstania warszawskiego, po tej dygresji dotyczącej Zygmunta Berlinga, otóż długofalowym, stawiam tezę, skutkiem powstania warszawskiego jest jego nadużywanie, instrumentalizowanie przez metapolitykę i politykę historyczną współczesnej Polski. To jest. Pierwszy z tych aspektów to wykorzystywanie powstania warszawskiego, chociaż mówiliśmy o wątpliwościach dotyczących jego rozpoczęcia, o braku realizmu tych, którzy podejmowali decyzje, wreszcie o niektórych decyzjach, które ocierały się o zbrodnie, o mordowanie uczestników, tych młodych, najczęściej ludzi uczestniczących w powstaniu, jego prawdziwych bohaterów. Otóż to jest znamienne, gdy przejrzymy podręczniki do szkół. Przyjrzyjmy się, jak formowany był po kolei taki bezkrytyczny zupełnie mit powstania warszawskiego. Przy czym mit nie pokazujący, podkreślam, bo to by była zasadnicza różnica, nie pokazujący indywidualnego bohaterstwa szeregowych uczestników powstania, bo to rzecz normalna i godna pochwały, ale apoteozujący te postacie kontrowersyjne, o których mówiliśmy, Chruściela, Okulickiego, prawda? Stawiający ich właśnie na piedestał, jako symbol rzekomo polskiego heroizmu.
Otóż to jest zjawisko piekielnie niebezpieczne długofalowo dla kształtowania młodych pokoleń. Dlatego mówię tu o metapolityce, o czymś, co niestety może mieć skutki niezwykle długofalowe. Już bo kształtować nam będzie, tak, kształtować nas będzie, nam to będzie kolejne pokolenia Polaków w takim duchu możliwie najbardziej odległym od tego realistycznego, narodowo-demokratycznego, klasycznego pojmowania patriotyzmu, a w duchu tego romantycznego, mesjanistycznego prometeizmu też, tak, owszem, czyli w duchu destruktywnym. To oznacza, że w przypadku odpukać, rzecz jasna, ale w przypadku jakiegoś powtórzenia się sytuacji konfliktu zbrojnego czy okupacji, tak uformowany naród polski będzie gotów dobrowolnie pójść pod nóż. Tak, po prostu pójść pod nóż. Nafaszerowany takim właśnie rozumieniem patriotyzmu. I to jest zjawisko wyjątkowo niebezpieczne dla w przyszłości być może dla samego biologicznego przetrwania narodu polskiego. A na pewno dzisiaj sieje ono spustoszenie w umysłach młodych ludzi, niestety. I kolejny element mitologizacji wydarzeń związanych z Powstaniem Warszawskim. Otóż Niestety, na to mi zwracali uwagę moi liczni przyjaciele z różnych krajów, podkreślam, nie tylko z Rosji, którzy odwiedzali na przykład skądinąd profesjonalnie przygotowane Muzeum Powstania Warszawskiego. Że to muzeum jest pod kątem profesjonalizmu muzealniczego bardzo dobre, no może być wzorem dla bardzo wielu. Natomiast jeśli chodzi o treść, o przesłanie, nie wiadomo jakie to powstanie. Właśnie. Do czego zmierzam? Powstaniu warszawskiemu nadano charakter kolejnego z całego ogromnego arsenału instrumentów mających poróżnić nas z Rosją i wzniecać możliwie najostrzejsze formy rusofobii w Polsce, bo to dzisiaj to idzie na pierwszym planie. To dzisiaj niewiele środowisk, no naprawdę zapytajmy przeciętnych Polaków, oczywiście nie naszych widzów, którzy interesują się historią i polityką, ale tych, którzy mają mniej czasu na takie zainteresowania, a wiedzę czerpią wyłącznie z telewizji, czy to publicznej, czy to prywatnej, ale no generalnie z medialnego mainstreamu, o różne postacie, właśnie ładne sformułowanie, Grzegorza Brauna zdaje się, ale bardzo cenię kolejnego sformułowania, które przechodzi do leksykonu. Natomiast uważam, że no naprawdę ten mit, to wskazanie, że tutaj niejako niedługo już się dowiemy, że w Powstaniu Warszawskim znacznie bardziej okrutni byli przedstawiciele Związku Radzieckiego niż sami Niemcy. Już jest, panie Mateuszu. Bo właśnie wspomnianych. Kaczmarski śpiewał. Dzisiaj dyskutowaliśmy, tendencja stara oczywiście, dzisiaj dyskutowaliśmy o takich postaciach, o których większość Polaków już nie wie, o Heinzu Reinfarcie, o von den Bagzelewskim. A to nie były obywatele. Większość. Właśnie. A obawiam się, że już niedługo młodzi Polacy, to był taki chyba rzecznik SLD, taki niewydarzony Joński, zdaje się, z Łodzi, który kiedyś tam ulokował w ogóle Powstanie Warszawskie w 1980 roku. Dobry był. Pomyliło mu się z Solidarnością, no ale to świadczy o poziomie pokoleń, więc nie dziwmy się, jak nam będą niektóre kolejne młodsze roczniki kształtowane w tym duchu mówiły, że to powstanie to w ogóle było antyradzieckie, czy może antyrosyjskie. I może zwycięskie było, wieku, panie Mateuszu. Może, a było zwycięskie, że je przeniosą w wiek XIX. No taki jest dzisiaj poziom świadomości. Dlatego w moim przekonaniu czytać jak najwięcej trzeba i propagować czytanie tych kilku publikacji, które może przeszły właśnie do takiego kanonu. Ja tutaj nieprzypadkowo przeszedłem, może macie panowie inne zdanie, ale zacząłem może od wspomnienia Ciechanowskiego, którego uważam za klasyka. Bezcenne wspomnienia. Za klasyka, jeśli chodzi o naukowo, historycznie udokumentowaną analizę przebiegu przyczyn i skutków Powstania Warszawskiego. Ciechanowski był w moim przekonaniu tutaj najlepszy, co nie zmienia faktu, że kilka innych ciekawych pozycji się ukazało. Natomiast no i niechby każdy Polak choć tego, czy większość Polaków choć tego Ciechanowskiego przeczytał, to myślę, że już wtedy będziemy mogli mówić o tym, że mamy świadomość, czym było Powstanie Warszawskie. A na dodatek warto by było, żeby Polacy słuchali, żeby jak najwięcej, jak najuważniej słuchali wspomnień jego świadków, tych, którzy
choćby z dzieciństwa, jak pan Lech Jęczmyk, pamiętają te wydarzenia, więc to nam pozwoli uniknąć instrumentalizacji, bo to jest straszne, to jest wręcz w sensie moralnym obrzydliwe, prawda, bo instrumentalizuje się jedną z wielkich tragedii w dziejach narodu polskiego. Największa, w celach, panie Mateuszu, w celach czysto bieżących, formowania jakiejś umysłowości, tak jak już wspomniałem, formowania określonego typu patriotyzmu, tego jedynie obowiązującego, i plus jeszcze tej rusofobii ogarniającej coraz bardziej polskie społeczeństwo i planowo rozpowszechnianej między innymi za pomocą fałszywych interpretacji powstania warszawskiego. Myślę, że takie wnioski, takie lekcje, powinniśmy wyciągać. Ja chciałem jeszcze zwrócić uwagę, przepraszam panie Lechu, szybciutko, na piosenkę powstańczą. Od mniej więcej 78 roku ja śpiewam inaczej niż obowiązująca zwrotka, bo jest tak: warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, za każdy kamień twój, stolico damy krew. Mój kolega zmienił ten tekst na taki: warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, za każdy kamień twój przelejem wroga krew. W piosence już jest poświęcenie i samobójstwo. Nie ma zachęty do innej postawy, jeśli już w ogóle apologizujemy to powstanie. Ja byłem w Muzeum Powstania Warszawskiego kilka razy i kilka razy wyszedłem z tego Muzeum Powstania z przeświadczeniem, że chyba byłem w muzeum innego powstania, bo entuzjazm i euforia, ja rozumiem, że no jest może też potrzebna, ale prawda jest zupełnie inna i ona, ta prawda uchroni naszą demografię i naszą biologię, bo propaganda nas gubi. Jak widzę na placu Piłsudskiego, tak zwanym placu Piłsudskiego, śpiewanie radosne piosenek powstańczych, przepraszam, szanowni panowie, to takiej popkultury to przechodzi. To mi się żygać chce, ponieważ jeśli mamy już czcić tę potworną klęskę, to czcimy ją jako reżyser, mówię, wykształcony reżyser teatralny, czcimy to w jakimś symbolu, który... W czarnych strajach. Nie, ale zginęło 200 tysięcy ludzi, tak? Wyobraźmy sobie sytuację, że jest ustawiony dzwon, który bijemy 200 tysięcy razy. I nie bawimy się z balonikami, z flagami, i ta euforia, ta radość kretynów i idiotek. Ja jestem bardzo dosadny, za co was panowie przepraszam, ale to jest to, co powiedział pan Mateusz, to jest niezwykle szkodliwe. Te pisklaki pędzące w przeświadczeniu, że wojna z Rosją jest świętem dla Polaka i my pójdziemy się z Ruskim bić zawsze i wszędzie i nie będziemy pytać, czy to jest słuszne, czy nie. Taka jest retoryka na tych portalach społecznościowych, niestety. I jedyny piękny motyw to jest zapalenie tego znicza na Górze Powstańców. To jest piękne rzeczywiście. Natomiast ta radość, ten jarmark, ta cepelia jest dla mnie niestrawna. Przepraszam, przerwałem panu, panie Lechu, ale zapomniałbym. Ja chcę powiedzieć, że historia żyje mitami, a nie faktami historycznymi. Historia jest dla nielicznych i jak rozpatrzymy wszystkie fakty historyczne, to zawsze wyjdzie 49 za, 51 przeciw i tak dalej. Tylko mity mają moc sprawczą i tylko mity mogą dotrzeć do masy obywateli. Dlatego też powstanie warszawskie powinniśmy czcić jako mit, ale rzeczywiście może jako mit tragiczny, pokazujący śmierć. To, co pan mówi o piosenkach, prawda? Śpiewamy zawsze o przelewaniu krwi, a jakże rzadko odwrotnie, tak jak powinno być budująco. Patrz, Kościuszko, na nas z nieba, jak w krwi wroga będziemy brodzić. Twego męstwa tu potrzeba. Twego ducha nam potrzeba, by ojczyznę oswobodzić. Więc jak przelewać krew, to wroga. Generał Patton mówił do swoich żołnierzy: żołnierze, nie mówię wam, żebyście ginęli za swoją ojczyznę. Niech tamte skurwysyny zginą za swoją ojczyznę. I to jest podejście prawdziwego wodza i generała. I narodowca. Natomiast
czyli chodzi o takie postacie jak Berling. Ja myślę, że tu zaciążył mit mickiewiczowski, prawda, tego, który przychodzi do Krzyżaków i w odpowiednim momencie przechodzi na drugą Wallenroda. Stronę. Wallenroda. A jeżeli nie zdąży na czas przejść i będzie zapamiętany jako wybitny Krzyżak, nie, więc podejrzewam, że i Piłsudski, i Berling, który chyba naśladował Piłsudskiego. No był w Legionach przecież Piłsudski, tak, Berling. Myślał o tym, żeby w odpowiednim momencie przejść, nie docenił tutaj organizacji perfidni radzieckiej, która potrafiła takiego człowieka uprzątnąć w ciągu paru godzin. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno słowo, panowie, pozwólcie. Filmy. Są dwa filmy o Powstaniu Warszawskim, o którym chciałem szybko powiedzieć. Pierwszy film człowieka antypolaka, Wajdy, kanał. Najlepszy chyba film. Żyje ten film własnym życiem, oderwany od jego twórcy. Film został zrobiony merkantylnie przez Wajdę. To był bardzo sprytny artysta. Film okrutny, bezwzględny. Jak się go ogląda, to po prostu wyć się chce. To znaczy bohaterowie Powstania toną w gównie. Tak jest. To jest jego film. I on zrobił takie cały szereg filmów właściwie antypolskich w ten sposób. Tak. I drugi film młodego Polaka. Komasy, dziękuję. 44. Miasto 44, tak. Który już nie jest takim filmem pomyśli propagandy rządowo, maciewiczowsko, kaczyńsko, pisowsko, amerykańsko, mosbacherowej, prawda? Bo w tym filmie bohaterowie giną. Giną, są piękni, młodzi, giną. Widzimy, patrzymy na ich śmierć, czego nie można powiedzieć o serialu Czas Honoru, gdzie jak u Tarantino... Wyjątkowo szkodliwa scena, tak, po prostu. Natomiast problem jest z dystrybucją. Czy może powstać jeszcze jakiś jeden film o Powstaniu Warszawskim? Chciałem powiedzieć o kolegach, którzy zrobili rekonstrukcję Rzezi Woli, lata 90. Pokazali, jak się rozstrzeliwuje Polaków. To wiecie Państwo, kto najbardziej krzyczał, że to hańba, że tak nie może być? Gazeta Wyborcza! Gazeta Wyborcza stanęła. Pana dziwi? Nie, broń Boże, panie Lechu, nie dziwi mnie. Polacy mają ginąć zawsze i wszędzie za cudzą wolność i cudzą. No ja jeszcze tylko przypomnę w tym kontekście, że nie tak dawno jeszcze Gazeta Wyborcza na pierwszy plan opisów, tekstów związanych z Powstaniem Warszawskim wynosiła rzekomo antysemityzm powstania. To były artykuły słynne Michała Cichego, który już chyba... nie publikuję tam, ale gdzie no zupełnie kompletnie wyssane z palca historie o rzekomym antysemityzmie powstańców warszawskich. No, zwłaszcza przy wyzwalaniu Gęsiówki, prawda? Tak. Mnie kiedyś w Stanach Zjednoczonych jakaś Amerykanka taka zaczepiła, okazuje się, że żydowska, tamtejsza. Chciała porozmawiać, nie wiedziałem, o co chodzi. Chciała o polskim antysemityzmie i o naszym mordowaniu Żydów. I mówi, że jej rodzice, policjanci, ja mówię, Polacy, jeżeli mieli broń, to mieli jej zawsze za mało i nie załatwialiby takich ubocznych spraw jak mordowanie Żydów. Mieliśmy ważniejszych przeciwników. A ona mówi, ale granatowi policjanci. Ja mówię, no rzeczywiście tu trochę było, 60% współpracowało z władzami polskimi tajnymi, ale może byli i tacy, którzy mordowali. I ona, jak to było? Ano, rodziców gdzieś tam w Lublinie złapali i kazali granatowi jej rodziców. Ja mówię, czekaj, ale ty przecież się urodziłeś dobrze już po wojnie. To jak to było? Ona mówi, bo policjanci ich wyprowadzili do lasu i kazali im uciekać, a strzelali w powietrze. Marnotrawstwo amunicji. Cóż ty, idiotko, możesz, co lepszego mogli zrobić? Narażali swoje życie przecież w ten sposób. No i w ten... Nie chciałem z nią dalej rozmawiać.
beznadziejnie ukształtowane, powiedzmy, te typy. No. Musimy przypomnieć widzom naszym, że policjanci granatowi, przedwojenna policja, dostała rozkaz stawienia się do służby, tak. A kto by się nie stawił w 1939 roku do służby, zostałby rozstrzelany. I dziękujmy Bogu, że była policja granatowa, bo dzięki temu ta Armia Krajowa nie była taka ślepa i taka głucha. Tak to było. Ja jako dziecko nie bałem się policjantów. Granatowych. I Węgrów. To było i Węgrów. I to było dosyć takie ciekawe, bo nie miałem żadnego uzasadnienia, nie wynikało z rozmów z rodzicami. Po prostu szedłem ulicą i jak widziałem Niemca w mundurze, no to przechodziłem na drugą stronę chodnika czy coś. A tutaj nie miałem tego. Czego nie mogą Żydzi powiedzieć o swoich policjantach w getcie. Policja żydowska w getcie była wyjątkowo antysemicka i wykonała swoje zadanie do końca. Panie Lechu, jeszcze chciałem zapytać o powstanie na Pradze. Bo pan był po praskiej stronie. Podobno powstanie na Pradze trwało 2 czy 3 dni i jednak dowódcy ci po stronie praskiej Armii Krajowej stwierdzili, że to nie ma sensu. I w sposób odpowiedzialny zakończyli. To obwód obroża, tak? To się nazywało, tak? Czy pan ma jakieś wspomnienia? Tak, nie mam żadnych takich bezpośrednich wspomnień, ponieważ to było dosyć daleko. To była głęboka tam Praga. Ta stara Praga, tak? A ja byłem na Grochowie właściwie. A Grochów to nie Praga. No. Pamiętaj o tym. Więc... Nie docierały żadne wieści z Pragi, co tam się dzieje. No, to znikome. Kiedyś tam... Wyjątkowo niemiecka szafa strzeliła. Wiecie co to szafa? Tak, działo. Granatnik taki. O wielkim kalibrze. 6 luf, wielkokalibrowy. Nazywał się szafa, bo tak wygląda jak pół tego stołu. Albo krowa, bo ryczał. Wył. Przy strzelaniu. No i raz takie pociski spadły, pół kamienicy tam rozwaliły. I wtedy ojciec pobiegł i... żeby tam ratować czy pomagać ludziom, którzy z tego wyszli. No i rzeczywiście tam wspiął się po murze do ich do mieszkania, do którego nie było innego dostępu. Stary był takim sportowcem zawsze i człowiekiem bardzo odważnym. I wrócił z tego, dziwo, w prezencie dostał konia na biegunach, a my już byliśmy za duży na konia na biegunach, więc... Tak się to skończyło. Ja chciałem jeszcze przypomnieć na koniec, przepraszam Rafał, panowie, Zbigniew Jasiński, człowiek, który prowadził radiostację powstańczą, zmarł w Nowej Zelandii, ciężko ranny w powstaniu, napisał taki poemat, pieśń o powstaniu w samotnej Warszawie i tam jest taka zwrotka, cytuję, miesiąc czasów i radzą alianci, czyśmy bandyci, czy kombatanci. Przez ten miesiąc Niemcy mieli czystą rękę w mordowaniu powstańców. Dopiero właśnie po miesiącu zahamowali te mordy. No w sierpniu była droga wolna do tego, bo skoro to nie byli kombatanci, a byli to cywile, którzy zbrojnie wystąpili przeciwko władzy niemieckiej, można ich było spokojnie, zgodnie z prawem międzynarodowym rozstrzeliwać. Tak jest. No z tego tak ważne były właśnie te opaski z literami AK, bo to zastępowało mundur. Tak, na prawym ramieniu. Bo zostały przełożone z lewego ramienia na prawe ramię, kiedy w pierwszych dniach powstania, kiedy powstańcy wrócili z bronią z Kampinosu. Niemcy tego nie wiedzieli. Jest mnóstwo epizodów takich pięknych, które się mieszczą w ramach mitu. Niemniej one nie zmieniły losu powstania. One tylko pokazały, że żołnierze wykonali niewykonalny rozkaz. Czyli... Wspaniały mit i go trzymajmy, pamiętając, że jest to mit tragiczny. Chwała i przestroga. Chwała bohaterom, hańba prowokatorom, którzy doprowadzili do powstania. A równocześnie, no, niech przesłaniem naszej dzisiejszej rozmowy będzie to, że powinniśmy zakończyć w Polsce fetowanie klęsk. Że no, to by było bardzo ważne. Ktoś nas przekonał o tym, że klęska jest zwycięstwem. Że na tygrysy mamy wisy, śpiewamy o tym piosenki, że poszliśmy do boju bez broni. No to są po prostu, i to jest utrwalone w naszej kulturze, świadomości i tak dalej. Takie nonsensy po prostu. Niechaj Polska zna, jakich synów ma. No. Tak. Dziś twój triumf albo zgon.
No, jeżeli się idzie z takim nastawieniem, że dziś albo triumf, albo zgon Polski, no to tak. No nie jest to bezpieczne. Z ciał naszych utworzymy wał, żeby zatrzymać tyrana, który idzie zgnębić wolność w Europie Zachodniej. No właśnie. Warszawianka się kłania. No właśnie, warszawianka, tyran tak. Idący na Europę. W tym miejscu chciałbym zaprosić na naszą konferencję, która się odbędzie w Warszawie w dniu 8 sierpnia w sobotę o godzinie 11 w sali numer 323 na trzecim piętrze pod adresem ulica Kopernika 30, czyli w sali, w której się w tej chwili znajdujemy. Konferencja dotyczy stulecia cudu nad Wisłą i tak zwanej Bitwy Warszawskiej. A wśród osób zaproszonych przeze mnie na tą konferencję jest profesor Lech Wyszczelski, profesor Jan Żaryn, profesor Mirosław Dakowski, redaktor Jan Engelgard, ksiądz prałat Roman Kneblewski, a także pan poseł Grzegorz Braun i inne osoby. Będzie około 8, może 9 referatów wygłoszonych, referaty maksymalnie półgodzinne, czyli jak zaczniemy o 11, to myślę, że około 16.30 takie są przynajmniej plany, powinniśmy zakończyć. Będzie to kolejna konferencja z cyklu naszych konferencji historycznych. Proszę Państwa, były konferencje o Piłsudskim sanacji, była konferencja o Kresach Wschodnich, były konferencje o II wojnie światowej. W tej chwili kolejny tom jest w druku i 8 sierpnia będzie do nabycia. Te konferencje o II wojnie światowej mają mapę Gomberga, czyli to, co żeśmy mówili. Mapę, która pokazywała przyszłość świata. Postwojenny New World Map. Postwar New World Map. Porządek świata. Map, i pokazywała, że już w 1941 roku przewidywano oddanie połowy Europy w ręce sowieckie, ale nie tylko Europy, bo tu jest Irańska Republika Radziecka, Finlandzka Republika Radziecka. I przewidywano istnienie państwa położonego w Palestynie. Tak jest. Nie nazywajmy go tym imieniem, na które sobie nie zasługuje. Twór syjonistyczny, tak należy to nazywać. Z innych książek polecam źródła finansowe nazizmu, komunizmu, W cieniu Wall Street, Pierre de Villemarais, Henneke Kardela, Hitler założycielem Izraela, dla poprawności politycznej ze znakiem zapytania, a także na przykład książkę Ariowie, Słowianie, Polacy, pradawne dziedzictwo Międzymorza. Profesor Mariusz Kowalski miał u nas wykład już na ten temat w Centrum Edukacyjnym Powiśle. Myślę, że bardzo dużo tłumaczy, jeżeli chodzi o przemieszczanie się różnych narodów i tak dalej. I dwie jeszcze książki. Poseł 8 kadencji Robert Majka, ocenzurowany prewencyjnie poseł na Sejm RP, a także Henryka Pająka, który już napisał 70 chyba 7 książek i pisze kolejną w tej chwili, może na Boże Narodzenie będzie wydana. Państwo Polin w państwie polskim. To jest najnowsza. Tam jest przemówienie Bermana słynne z Wałbrzycha. W tej książce. W tej książce, którym on projektuje. Czy Skarpacza? Nie. Z Wałbrzycha. Przepraszam. Tam pomysł na Polskę po prostu, jako Polin właśnie. Mhm. A propos jeszcze aktualności, wydawnictwo Suchowa, czyli wydawnictwo Fundacji Grzegorza Brauna, książka Fałszywa pandemia, to są głosy naukowców i lekarzy dotyczących tej pandemii, w której próbowano nas od paru miesięcy umieścić i dalej nas umieszczają. I o drugiej fali już się mówi, że 17 września nadchodzi. Października. 17 października. A najgorsza jest ta dziewiąta fala zawsze. Dziękuję Państwu za uwagę. Moim i Państwa gośćmi był Pan redaktor Lech Jęczmyk. Zawsze jakiś tytuł musi być poprawny. No właśnie, pan doktor Mateusz Piskorski. Dziękuję. I pan major?
prezes. A pan prezes. I pan prezes Aleksander Jabłonowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przepraszamy, że bez czapek przyszliśmy, ale... No, to taka... tylko ja tak uzurpowałem sobie. No właśnie. No właśnie. Czołem Wielkiej Polsce. Powinienem mieć jakieś takie rezerwowe czapki. Furażerki albo jakieś rogatywki, nie? To... Przygotuj. Ale to co, pan doktor też włożył wtedy czapkę? No, zależy jakie zaproponujesz. Ja nie wiem, do takiej cywilnej koszuli to nie bardzo. Ale zawsze biret naukowca pasuje. Tak, tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.